Nagrywali mnie w biurze, nagrywali mnie w hotelu, bez mojej wiedzy. Na wszelki wypadek wyłącz telefon, daj, my schowamy, zostawimy, żebyś nie miał kontaktu ze światem, bo oni będą chcieli Cię stłamsić, zobaczą Cię, będą chcieli Ci zrobić nazwę. Ale Klaud, tak wziął Ci ochronę nie samochodu? Nie będę, nie, będę nie będę nazywał po prostu. Tak wyszło, że zostałem odcięty chwilowo od, od rzeczywistości. Wyjdź po cichu w, w samochód lotka, bo ja mogę równie dobrze zejść na bok i żeby do nic się w niego... Potem to odklepać. Taki przykład ci mówię. Ja... Nazwałeś Denisa Zamoyskiego której nie szanuję, tak. Lubię, ale tej nie szanuję. Bo przegrany jest, z nami, będzie Denis. <grym> Wiesz o co chodzi? Już gorzej się nie da, no. Całkowicie zmieniłem jakby swoje, swój punkt widzenia, nie? Chodzi mi o życie, nie? Nie o friki, bo... To jest bardzo po katolicku, bardzo po chrześcijańsku. Witam Adrian po raz kolejny. Cześć, witam ciebie. Nie już w kiu. Ja nie oszukuję, nie oszukuję. A czego tyle osób napisało w programie? Myśmy o tym nagadali tam prywatnie, ty mówiłeś, że nie, ale ja nie przesądzam, w którą stronę, czy jest tak, czy jest tak, czy to ktoś specjalnie, ale nie miałem takiego po odcinku z nikim, żeby pisali, że właśnie gdzieś tam wiesz, czy są swoich rodzinnych stron i tak dalej, że to wszystko nieprawda, co ty mówisz. To znaczy, wiesz, co no, nawet mógłby, mógłbyś zauważyć po jednej rzeczy, że zarzuciłeś mi, a czy zarzuciłeś, Powiedzieliśmy, że. Mm, Czego mi powiedział, że pochodzi ze Stalowej Woli, a, a pisze, że z Gorlic? Nie, ja się urodziłem w Stalowej Woli, mieszkałem tam przez 18-19 lat. jest Taka prosta rzecz, którą łatwo zweryfikować, więc inne tak samo. Wiesz, ja przyszedłem tutaj się podzielić swoją historią. Są ludzie, którzy w mojej Załóżmy, są ludzie, którzy w jednej części życia mojej uczestniczyli, w innej nie, mhm. jedni uczestniczyli jeszcze w czymś innym, więc wiesz, ktoś w czymś uczestniczył, ale nie do końca może się wypowiedzieć o reszcie mojego życia, wiesz, są rzeczy, o których wiem tylko ja, są rzeczy, co były moje przemyślenia, to, co ja mhm. czułem, mhm. to, co ja robiłem mm, i... Wiesz, jak ktoś może mnie nie lubić, to może mówić, a to na co on pierdolia, ja nie do końca, wiesz, jakby uczestniczyć w tym. Ja się mówię, nie przesądzam tego po prostu, no nie mówię też dużo, tylko nie wiem, 4-5 osób, że tu coś inaczej czy znaczy Słuchaj, ja coś... ci powiem tak, ja powiedziałem, dlatego ja powiedziałem, zweryfikuj, niech ci wyśle jakieś dowody, cokolwiek, czy kim są, e, czy bądź kim byli w moim życiu, że mogą się na ten, na ten temat wypowiadać i możemy to zweryfikować, dla mnie to nie jest problem. Wiesz, że tutaj przyszedłem właśnie po to, żeby się czymś podzielić, mm? nie po to, żeby coś ukrywać. I, i tu... Ja teraz zweryfikuję mi Instagram, pad, a to było na Instagramie. Okay. <laughs> Także już, tak, już jest z głowy. Dobra, no co, namie... kurwa, nie, nie, nawet nie ty namieszałeś, co mi się tak, wiesz co, sytuacja ostatnia z tymi rozmowami nagranymi kojarzy, bo kiedyś była taka sytuacja i to też akurat Zbigniew Stonoga udostępnił rozmowy w Sowa i Przyjaciele i padł rząd Platformy Obywatelskiej i teraz stanoga znowu coś udostępnił i wygląda na to, że nie wiadomo czy Klaut nie padł. <laughs> jak to o, było? powiedz ze swojej perspektywy, wiesz, bo nie ukrywam, że jakby to mnie mocno interesuje, bo wiesz, część racja to jest czyjaś relacja, ale jak to było od początku? Ty miałeś kontrakt ważny z cloutem z, 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 z i niby poczynałeś do fame, później wróciłeś, co z tych rozmów wynika? Odpowiedz ze swojej perspektywy, to znaczy, jak słuchaj, to było? ja Ci powiem tak, e, może w skrócie. Wiesz, jestem młodym chłopakiem, zawodnikiem, który też chce zarabiać pieniądze, chce jakby rozwijać swoją, kar swoją karierę e, i jak to mówią, idziesz tam, gdzieś Ci lepiej, tak? Ja, no chciałem, być, ja chciałem być osobą gdzieś tam lojalną wobec federacji. Mhm. Chciałem się zachowywać wobec nich w porządku, więc w pewnym momencie po prostu gdzieś tam, wiesz, dałem się zmanipulować na zasadzie. Zapewnimy Ci przyszłość, wiesz, piąteczka, Ale wiesz. Ale to tak mówił, Klaut tak mówił. Cloud, tak, tak, za, tak zapewnimy Ci przyszłość, piąteczka. Bo Ty miałeś kontrakt, czekaj, Ty miałeś kontrakt z Klautem właśnie. Ja miałem, znaczy, to jest tak. Miałem kontrakt początkowo z Prime'em. Klaut mnie zwinął. No, 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 ale no, jak tu nas... mówiłeś u mnie w programie, to w sumie ty nie uznawałeś tego kontraktu, bo tam coś tam. Yy, e, oczywiście, że tak, popatrz, można wziąć wiele rzeczy pod uwagę i można wypowiadać się na wiele tematów. Jeżeli już dochodzimy do etapów, w którym jest wszystko tak pomieszane, tak zagmatwane, że każdy mówi co innego, to ja mówię, okej, okay, to wróćmy do samego początku. Zacznijmy od korzeni, jak to się zaczęło? A zaczęło się od Prima. Tak. Czyli jeżeli mhm. my mamy mieszać i mówić tak. Wy jesteście źli, nie, wy jesteście, nie, oni cię oszukują, oni cię oszukują, a na koniec spada to na ciebie, bo ty chcesz tylko zarobić hajs mhm, i wierzysz, no jestem no osobą, to tam która jest, jest ufna. No, Więc typu. ja powiedziałem: No, to dobra chwila. Jeżeli wy mówicie, że ktoś coś miesza, to cofnijmy się do samego początku. Czyli finalnie ja jestem zawodnikiem Prime Show MMA. To był pierwszy kontrakt w życiu, który podpisałem. Tam zaczęły się jakieś kombinacje i tak dalej. Czy Prime był winny, czy nie był winny, to jest teraz nieistotne. Okay. Rozmawiamy o tym. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, więc ja finalnie, jeżeli mamy jeżeli każdy ma być fair wobec siebie, każdy ma być czy, krystalicznie czysty czysty jak łza, kontraktowo, papierowo i tak dalej, to ja jestem oficjalnie zawodnikiem Prime Show MMA. Bo jakby, Na to wychodzi. jakby, jakby nie było tych innych wydarzeń, powiedz mi, to, to tamten kontrakt Prime by jeszcze obowiązywał? Bo on był na ile walk, na jaki okres? Że tak, teoretycznie. Znaczy, to znaczy, to, tak to znaczy, to, tak znaczy słuchaj, no Prime, Prime się na tamten moment, o którym rozmawialiśmy, zachował wobec mnie nie w porządku. Eee, Cloud coś mi tam zaoferował, eee, ja z tego skorzystałem. Bo no, oni bo, całą walkę no... wtedy waszą przenieśli, nie z młodym magikalem, nie? Tak, tak, mm. no bo nie oszukujmy się, no sytuacja wtedy była dość krytyczna, tak, wyrzucili mnie z Gali, e, mówili, że uciekłem i tak, dobra, to już zostało jakby wyjaśnione, tak. to zostało zakopane, jest OK. Eee, tylko chodzi mi o to, że tak. Mm. Cloud mówi o nieuczciwej konkurencji, zarzucają coś i tak dalej. Spada to na mnie, więc ja mówię dobra, chwila, to ja się z tego kurwa miksuję. Wszyscy od, od wracamy do korzeni, czyli tam, gdzie jest mi podpisany pierwszy kontrakt, czyli Prime Show MMA, no i finalnie jestem zawodnikiem Prima, więc to wy się z Prime już dogadujcie, nie ze mną, tylko dogadujcie się z primeem czy Prime wypożyczy mnie, żebym walczył tu czy tu. I To już zostawiłem w rękach Prime Show MMA. Ale teraz wracam do tej sytuacji z tymi nagraniami, bo tam... No to chciałbym ci właśnie... No, jakbyś mógł, to właśnie mówię ci swoimi słowami. Bo eee, słuchaj, to ja, ci i... po, ja ci powiem tak. E... Była sytuacja taka, że faktycznie gdzieś się, ja dawałem się trochę manipulować, tak. Tu ci ktoś obiecał, tamci ktoś obiecał. No kurde, ja chcę zarabiać hajs, chcę się rozwijać. To jest normalnie, nie robiąc przy tym nikomu krzywdy. I teraz tak, Cloud ci mówi, Adi, ee, ci są źli, oni ci zrobią na złość, oni cię stłamszą, oni ci wykorzystają. My jesteśmy wobec ciebie okej, okay. piąteczka, zobacz, byliśmy od, z tobą od początku, wspieraliśmy tego. I ja dałem sobie manipulować, mówić tak, kurwa, ty no faktycznie. Może faktycznie ja robię coś nie tak, może faktycznie oni chcą dobrze, jeszcze wiesz, oni te słowa nie zapomnę. Zapewnimy tobie i twojej kobiecie przyszłość. Padły takie słowa, czyli oni chcieli wziąć też pod skrzydło i moją kobietę i tak dalej, zrobimy z was gwiazdy, będziecie tego zarabiać, wszystko fajnie, wszystko fajnie. Więc ja mówię, dobrze, godzę się na to, tylko ja chcę być fair wobec Federacji Fame, bo to ja namieszałem, więc pojawia się u was na programie ale zwróćcie mi wszystkie pieniążki, dajcie mi pieniążki, które dał mi Fejm, żebym ja mógł im oddać i zachować się ok, zamknąć coś z czystą kartą. Bo Ty wziąłeś od Fejmu co zaliczkę. Ja albo... od Fejmu wziąłem zaliczkę, więc mówię, jeżeli mamy być fair, to dajcie mi te pieniążki na zaliczkę, zaczynamy, wracamy do gry, zaczynamy od nowa, jest ok. Dobrze Adi, obiecujemy Ci i mam nawet na mailu napisane, że dostaniesz od razu w momencie, kiedy wyjdziesz z programu, się, jest laptop w biurze, klikam wyślij, Masz te pieniądze, załatwiasz sprawę, bo. Chciałem... Chodziło o konfer, tak? Chodziło Programu o tak. to, to co ja też tam chwilę prowadziłem. Tak, to, tak. Tu konfer, więc to? ja chciałem zachować się OK. Uwierzyłem, że ci ludzie naprawdę chcą dla mnie dobrze, a to ja się źle zachowałem i się zgodziłem na to. No i mi ja jeden dzień dzwonię. No słuchajcie, fajnie było, gdybyście te pieniądze już wysłali. Wysłaliśmy. Mijają dwa dni, dalej nie ma. Mijają trzy dni, dalej nie ma. Cztery. Mówię, kurwa. Mówię, słuchajcie, no to nie są żarty, nie? Będą jutro na 100%. I teraz słuchaj, jaka jest historia. W momencie, kiedy był program, ja po programie od razu zostałem przewieziony pod ochroną. Miałem zabrany telefon, miałem zakaz w ogóle kontaktowania się z kimkolwiek, i miałem zakaz e, wog... znaczy, zakaz. Nie, że ktoś mi zabronił, ale powiedzieli tak. Na wszelki wypadek, wyłącz telefon daj, my schowamy, zostawimy, żebyś nie miał kontaktu ze światem, bo oni będą chcieli cię stłamsić, by zobaczą cię będą chcieli ci zrobić na Ale Ale po... tak wziął ci dał ochronę. Nie, nie, będę, nie, będę na, nie będę nazywał po prostu. W, identyfikuj to jak chcesz. Po prostu. Po prostu, tak wyszło, że zostałem odcięty chwilowo od, od rzeczywistości, po to właśnie, żeby uniknąć tego. Oni. inaczej. Wszyscy chcieli doprowadzić do tego, żebym ja nie zobaczył tego, co wycieknie, czyli tych nagrań, że oni mi wcześniej nagrywali i tak dalej. Chcieli Aha. moją osobą. W Nagrania wyszły wtedy bodajże w piątek, w poniedziałek. Mm -hmm. Nie ja pamiętam, w poniedziałek. No. A ja miałem do wtorku zostać gdzieś tam na wyjeździe, miałem być. O, tak. I jakby być, odpoczywać, Adit się nie przejmuj, zostaw telefon, wszystko jest pod kontrolą i tak dalej. A ja w niedzielę wieczorem dostałem, gdzieś tam, no. Ktoś przez kogoś się skontaktował, cios pakuj się, kurwa, wracaj, wyjdź po cichu, w samochód, lotka, przyjeść bo to jest ważne. Ja mówię, co się dzieje. Ja już ktoś wiedział, że coś takiego wyjdzie. Ja wracam w poniedziałek rano, wychodzi materiał, gdzie tak. Nagrywali mnie w biurze, nagrywali mnie w hotelu, bez mojej wiedzy. Mają błąd, mają błąd w umowie. Jeżeli umowę podpisałeś jako Adrian Kiosk i coś tam, coś tam, coś tam, dalej w ten i wystawia fakturę, jeżeli umowa nie wyłącza praw konsumenckich. To Ty masz prawo w ciągu 12 miesięcy odstąpić od umowy. Muszę tylko z tą umowę zerknąć, na początek, ale jeżeli tak jest, to na 99,9% nie są w stanie tobie ratnikary na nałożyć. I czy oczywiście my w my umowie zabrzemy, że, że ewentualne roszczenia będziemy zdjąć. E, chcieli, wiesz, jestem młodym chłopakiem, daję się też w pewien sposób zmanipulować. No jak ktoś już jest kumaty w branży, to potrafi tak owinąć, że ja się w tym wszystkim zakręciłem, więc chcieli tak. My ci zapewnimy przyszłość. Ale w międzyczasie cie, zniszczymy Ciebie i zniszczymy kogoś innego Twoją osobą. Rozumiesz? Obiecali mi chore warunki, chore pieniądze, wszystko co chciałem. Wiesz o co chodzi. Pod pretekstem wtedy się zachowasz w porządku. No i wyszła taka sytuacja, że nagle wyciekają nagrania głosowe. Fakty są manipulowane, bo na przykład było w nagraniu coś takiego, że. Mm, co, i że ktoś mnie tam mmm, straszy, że co, coś tam, coś tam, a tam bądź coś takiego, że nie, że ktoś mnie straszy, tylko że ja chcę być fair wobec kogoś i chcę oddać pieniądze, że oddajcie mi zaliczkę, bo ja nie chcę się borykać z jakimiś problemami. O, coś z problemami, okay, było, okay. ja mówię, że nie chcę się borykać z jakimiś problemami. No ale chce, nie chcę mieć problemów. To, 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 wiesz, to, tak. to, tam wiesz, z kontekstu i tak dalej, yy, więc yy, no i zrobiło mi się przykro. No i... Ja wtedy już wiedziałem, że po prostu ci ludzie chcą mnie, chcieli mnie od początku wykorzystać i byłem taką kartą przetargową, bo stałem się w pewnym momencie, w całym jakimś konflikcie, taką postacią, o którą No trochę no, cię wpieprzeli między duże tryby, mały trybiki, i Kit nawet raciuje. Tak, ta, no, ta, ta no to nie, jest. nie zauważyłeś, że ja zniknąłem ja jeszcze... dwa dni później klaud się zwinął? Ja to szczerze, było wiele takich głosów po tym filmie Zbyszka, że, że właśnie kurwa szkoda ciebie, mimo szkoda, że nie masz jakiegoś dobrego odbioru, to ludzie mówili, ja też tak trochę odczułem, że wiesz, przez to nagranie i wjebanie ci między konflikt dwóch ogromnych tych, no bo federacja to jest ogromna rzecz i ty taki mały, że trochę cię tak manipulowali, wmieszali, że ty przez to dostaniesz najgorzej po dupie. A rzeczy no, no, wrzucono w to, tak? tak, tak Ale kurwa, czekaj, no, powiedz mi jeszcze jedno, cię ci normalnie wzięli ci telefon i cię to jak z jakiegoś filmu FBI no, KGB? Nie. Słuchaj, by, byłoby... to Cię kurwa wywieźli? cię gdzieś na bezonowóce. No, Ale byłem 3 godziny, byłem trzy godziny po prostu od Warszawy i na takim jakby... Ja nie wiem jak ci to wytłumaczyć. To było na zasadzie takiej. Słuchaj, Adi, najlepiej będzie, jak po prostu na kilka dni pojedziesz z Warszawy, odpoczniesz, może być gorąco. Telefon wyłącz, schowaj, e, odpocznij sobie, bo oni się bali, że mi ktoś po prostu porozum do głowy pójdzie i wytłumaczy, rozumiesz? I, I na szczęście Rafał dał mi wiesz, taką ostatnią szansę, powiedział: Słuchaj, kurwa, Adi, rozumiem, namieszałeś, pogubiłeś się. Mówię, jesteś młodym człowiekiem, ja Ci tłumaczyłem, jak to będzie wyglądać, ja Ci mówiłem od początku. Mówię, dam Ci jeszcze jedną szansę, bo jest w Tobie jakiś tam potencjał yy, i też no chwała za to, nie, bo kurwa... Ale to Rafał się z Tobą skontaktował, mimo że nie miałeś telefonu, nie miałeś Nie, kontaktu? nie Rafał, skontaktował się ze mną po prostu taki, taki nasz wspólny znajomy. Okej. Okay. Po prostu wspólny znajomy. Jeszcze nie wiedziałem, że, że, że to tak będzie wyglądało. A powiedz mi, ale to, to, to co, gdzie tam byłeś, mieszkałeś i tak dalej, to co Ci Cloud wynajął jakiś Miejsce, czy ty miałeś wynajęte? Ktoś czy... odklał, ktoś gdzieś tam odklał. Oni cię wzięli, i podzieli tam, może wynajęte tam sąsiedzi. tak? Zzyli. Tak, no odpocznij sobie. Kurwa, człowieku, Free to już jest jakiś jaj. Traktowałem jako faktycznie, no odpocznę, może faktycznie muszę odpocząć, może przerosło mnie to, może faktycznie tak ma być. na historia, stary. Ciężko. Ja czułem, czułem się jak w filmie, stary, w niedziela, noc, ty jedziesz, bo rano ktoś okay. ci każe. Konfa była. W... W czwartek. W dzielę, w czwartek, no ja, ja do niedzieli siedziałem, nie? I wiesz, niedziela, wieczór, no, noc, przepraszam, 12 w nocy, ty jedziesz, kurwa samochodem, wracasz, nie wiesz, co się dzieje, bo już się włączyć telefon, przecież tam będzie jazda, więc twoja kobieta, bierzesz te. Ona bierzesz od niej telefon, dzwonisz, ktoś k, mówi, jak cię nie będzie, mówię, będziesz bo zobaczysz, że będzie afera. Ja przyjeżdżam, wiesz, rano, kładę się spać, rano telefon, dziewiąta rano. Yy, przyjeżdża do mnie człowiek, mówi A, taka taka sytuacja, słuchaj, kurwa, ty nie możesz u nich zostać, bo oni cię chcą wykorzystać. dusić. Od początku był plan taki, żeby twoją osobą rozjebać main event czy tam come event fejmu, pokazać swoją siłę, a na koniec się wyrzucić jak do jak jakiegoś śmiecia. I pokazać, że jesteś najgorszy, wypuścić nagrania. No kurwa, jak ktoś cię nagrywa podkładać jakieś podsłuchy, coś, no to od początku nie chcę dla Ciebie dobrze, tak? I oni nie chcieli, żebym miał tego zobaczył. Ja miałem tego nie widzieć, rozumiesz? Fame miał, słuchaj, Fame miał ogłosić kartę mm -hmm. i ja miałem dopiero być wtedy puszczony. Tak w cudzysłowie. Żeby nie przejrzeć na oczy. Bo teraz wyobraź sobie, że ja nie reaguję w odpowiednim momencie, Fame ogłasza kartę, cloud się zawija, a ja jestem w takiej dupie, że się w głowie nie mieści, rozumiesz? Bo w sumie jedno, jeden argument trafny dałeś, bo ja tu nie chcę dostawać po żadnej ze stron, chociaż mnie kurwa dziwi to wywożenie gdzieś za Warszawę. Jak to jest prawda, to to jest jakiś szok. Takie ja znaczy, wywożenie, to było na zasadzie doradzenia. Ja wiem, wiem. Słuchaj, ale... Adi, lepiej, ja że, tak. lepiej, żebyś odpoczął sobie, żeby nikt ci głowy nie zawracał. O. Ale wiesz co, jeden trafny argument powiedziałeś. Przepraszam, e, to żeby nie, nie było wbrew woli czy coś. Tak? Nie, nie, absolutnie. Tylko tu w sensie, to. A tutaj lepiej. ja mówię, tak, no, macie, macie rację, no okay. faktycznie, wsiadam mm -hmm. jadę, nie? Wiesz o co chodzi? Dobra, ale jeden trafny argument dałeś, że w sumie, i tu ci muszę przyznać rację, że w sumie jak ktoś chce dla ciebie dobrze, to cię kurwa nie nagrywa wcześniej, bo to taka jest. Racja, no, no, ale oczywiście. No to jest tak. dziwne, jednak, że się dokumentuje z kimś rozmowy jak się nie ma do niego szczere intencje. Ale powiedz mi tylko, żeby też widowie, bo nie każdy aż tak śledzi, jakby umiejscowić to. Ty miałeś z kim Już nie, nie mówię o prime, nie ma prime'u. Tamten kontrakt uznajmy, że wiesz, go nie ma, bo żeby się teraz pogubić. Ty miałeś kontrakt teraz z cloutem czy z fame'em? Podpisany. Bo ty, miałeś, bo, ty, bo ty miałeś być na friku na tym main eventie. A Cloud mówił, że ty miałeś z nimi kontrakt? No to Słuchaj, ogóle... to było, powiem Ci tak, Tomek. Ja nie chcę się w to zagłębiać, bo ja sam się, do ja sam się pogubię, wiesz? Chodzi o to, że Cloud wypuszczając głosówki takie, próbując wmówić Fejmowi, że chce mnie zabrać, że kurwa e, oni robią nieuczciwą konkurencję i chcieli moją osobą zaszkodzić Fejmowi, federacji, która nic złego nie zrobiła, to ja się w kurwie powiedziałem tak. No to słuchajcie, jeżeli wy mnie nagrywacie, robicie mi podgórkę. Mówicie, że ktoś stosuje nieuczciwe praktyki, a wy co k***a zrobiliście z mnie z Prime'u? Więc ja dałem oświadczenie, mhm. że ja oficjalnie jestem zawodnikiem Prime Show MMA. No Prime wyraził zgodę na moją walkę w fejmie i tyle. Więc to nie tak, że wiesz. I ty wziąłeś ty wtedy jak przedeś na program, to ty, ty miałeś po prostu od Fame'u zaliczkę i dlatego chciałeś od cloutu te pieniądze, żeby zwrócić, żebyś ty się z nimi rozliczył jakby. Tak. Napierdolę, zagmatwana ma na ciężka sytuacja. No i co, w tym momencie, no i co, a, a ty już nie masz za dobrych relacji z Klautem, ale masz może info co z Klautem, bo nikt się nie może dowiedzieć. Nie wiem, ja zmieniłem, doradzono mi, żeby numer telefonu zmienić. Zmieniłem, jestem odcięty. Pięć, pięć osób ma tylko mój numer telefonu. To jestem wyróżniony, bo w tym mam ja też. No, no tak wyszło. To 6, przepraszam. <laughs> to 6. Więc to chwilka przerwy powiem, bo masz przyjemność być gościem programu, pierwszym, w którym wchodzi nowy sponsor MGN Nutritions. I od razu ci mogę powiedzieć, że co chcesz, przetreningówkę, czy białko, czy kurwa, czy to, jest, czy kreatynę? to sobie? kreatyna? To proszę sobie wziąć. Nie wiem. Tak, tak, to jest kratyna. Także cieszymy się. M dziękuję bardzo. Kanale. MGN. Nie wiem, czy MGN się cieszy, że jest to było pierwsze, ale nie mają wyjścia, <grym> więc... Na pewno, będzie, na pewno będzie jedzone, <grym> dziękuję. Dobra. E Słuchaj, skąd The Joker? Skąd zmiana? Czego jesteś na karcie The Joker? Wiesz co, y Ja jestem postacią, po której nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Nigdy nie wiesz, gdzie wystąpi I tak naprawdę jedne zasady, jakie ma, to tylko wyłącznie swoje i się trzyma. i ja tak szczerze to byłem po prostu pod drinku i akurat miałem wysłać ksywkę, to co wymyśliłem. Czyli, ale to czasie zawsze byłeś chyba zawsze byłeś pod swoim zjawiskiem. Ciołst normalnie. A no teraz... i dalej jest. Adrian the Joker, ciost. Okay. Pewnie zaraz się zmieni, wiesz. Okej, okay. no dobra, No jest dobra. takie. Zmieniasz często ksywę. A powiedz mi jak szamanem, bo sobie przypomniałem ostatnio. Ja go nazywam szaman, stary. Ja wygrywam i przegrywam, kurwa w ten sam... Ale to, ale to, 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 to chodzisz do niego, mu jak do wróżki płacisz mu za wróżenie? Ja mu, czy... Nie, stary, co? Nie, to co, jest twój znajomy? Czy co? Nie, to jest człowiek, który. Nie mogę powiedzieć jeszcze do końca, ale pojawił się w moim życiu i on powiedział do mnie tak. To jest Wardenga, może taki Nie, nie, to nie jest nic z show biznesu, nie jest w ogóle nikt nie zna tego człowieka, szczerze ja Bo też, to mi się Ja nie nawet powiedział do mnie tak, jeżeli mi zaufasz, osiągniesz ogromny sukces, ale warunkiem takim jest, że jak będziesz na samym szczycie, na samym to szczycie. Nie, na samym szczycie to po prostu będziesz musiał zrezygnować, zejść ze sceny. To znaczy, nie, przepraszam, nie szamanem, tylko nie nazywałeś go tak, czy nazywałeś go tak? Szaman, 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 no? szaman. Słuchaj, ja ci powiem tak, tak jak ci powiedziałem przed walką ze Święcimskim. Szaman przewidział mi jeden upadek yy, i po tym upadku, że bardzo wysoko się wzniosę. Cytuję ci słowa, które mm -hmm, były mm -hmm. w powiedział w twoim programie. Wiedział, że bardzo szybko osiągniesz duży sukces, ale po drodze będziesz miał jeszcze jeden upadek. Jeszcze raz upadniesz tak mocno, jak upadłeś. Czyli tak, jak upadłeś yy, przy Młodym Magikalu, tak, jak upadłeś przy Najmanie. Po tej pierwszej wygranej, tak jeszcze raz spadniesz, i wtedy kurwa momentalnie wywindujesz na samą górę. Stało się tak. Upadłem, ośmieszyłem się w walce, ale coś. O której walce mówisz? O walce ze święcimskim, okay. bo przewidział mm -hmm. mi szaman, szaman. Szaman mi powiedział tak. Czekacie jeszcze jeden duży upadek. A później już wejdziesz na sam szczyt. Wejdziesz wysoko i już się będziesz tam trzymał przez jakiś czas. Więc teraz, jesteś... Więc teraz zobacz, no śmiechem żartem, tak? Przegrałem z Oświęcimskim, ośmieszyłem się. A teraz mam kolejny w fejmie. Coś w tym jest chyba, nie? No masz. I w ogóle ciekawa walka. Powiedz mi tam, was będzie trzech, tam są zasady, że jest każdy sam, czy was dwóch jest na Denisa? Nas dwóch jest na Denisa. Czyli My wy mamy sami nie możecie się zakaz, zakaz mamy, no. To jest ciekawe, to wprowadzony zakaz, że nie mogę ani, ani na to nie możemy w siebie uderzyć. A jak jest właśnie z Natanem? Jak jest wasza relacja? Bo kiedyś było dobrze, nie ty pamiętny program, co przyszliście razem. I Ale słuchaj, ja w ogóle nie Natana, do mnie uderzył. Ja w ogóle Natana. Wiesz, bardzo lubiłem, mieliśmy fajny kontakt, miałem go za fajnego gościa, który jakby wie, co robi takiego, który wydaje mi się, że jak za kimś stoi, to stoi. E, przyszliśmy razem na program, poprosił mnie, żebym mu pomógł. No ja przyszedłem, a okazało się, że on miał w tym jakiś swój ukryty plan. I wiesz jeszcze, żeby powiedział ty, Adi, dawaj odjebiemy coś tutaj. Nie, ja przyszedłem na pewniaka mu pomóc. A on wiesz, odjebo taki numer. Kurde, to jest mega śliski, fałszywy typ, wiesz co? I powiem ci, dlatego ja nie wyobrażam sobie tej współpracy teraz. Bo nawet gdybyśmy się dogadali, dobra, wjeżdżamy mm -hmm. razem, to ja nie wiem, czy on mi nie wybrał numeru jakiegoś. Tą akcją wtedy zapoczątkowało coś takiego, że ja mu nie ufam, ja z nim nie chcę nawet współpracować. Ja powiedziałem ostatnio, mieli, wczoraj mieliśmy być na razem na treningu, ja nie przyjechałem. No ja rozmawiałem później z trenerem. mówię, trenerze, no ty ja... mówiłeś, mi mówili na program, nie? że masz mieć, e, masz mieć e, właśnie trening czy spaling zadanie. Tak, zadaniu, tak mieliśmy tak. mieć, no ale ja finalnie nie przyszedłem. Mm -hmm. No e spałeś. Dlaczego nie masz szacunku do trenerów i ty ci później Musisz przyjść na trening, kiedy twój trener nie przekonywał, abyśmy zrobili przynajmniej jedno no, i musieli być obok mój siebie. Mój trener mówi, że to kurwa doda... twoich przekonywał, więc to ty Byłem na treningu dzisiaj, zrobiłem przekonywa. sam trening, ja nawet bym nie robił w parze, tylko byśmy omówili taktykę z trenerami, a ty... Ale przy I głupie, po pierwsze to zas, zaspałem, każdemu się zdarza. A bo po drugie,. Zaspałeś, ale no to też ten kurwa, akurat nie, ćpam i nie chlam, i od, od dłuższego. No nie no, od jakiegoś czasu, no. Na którą godzinę zaspał? Na tan? Na którą z godzinę zaspałeś? Na 10%, zas, Znaczy tak, no, to, raz, to raz, że zaspałem, a dwa nie czułem motywacji, żeby w ogóle przyjść z nim na trening, bo boję się, że jeżeli chociaż 10% zaufania oddam temu człowiekowi. To mogę przez to kurwa zginąć. A jeżeli zaufam w 100% sobie. Jeszcze w, w ogóle tego nie Znaczy, i tak, chodzi nie... mi, że po prostu. Okej, okay. no ty, dobra. Przenośnik. Mogę się, tak. Mogę, mocno, mogę się no. zawieść na nim. A jeżeli. A jeżeli złapam w 100% sobie, to mam dużo większe szanse. No ale to co przewidujesz? Że on może naprawdę mimo zakazu kontraktowego yy, ciebie uderzyć? Nie, we rzucić? mnie raczej nie uderzy, no bo wie, że będzie miał duży kłopot, bo Denis go zajebie. Za no w tak w cudzysłowie, A więc ja mu jestem potrzebny do czegoś. No tak. Tylko pytanie. No to do... kontraktowo, no jakby jak ma zakaz, no to by nie ma pieniędzy albo coś, więc też yy, nie uważam, ja... żeby na ten tak zrobił. Nie zrobi. Ja Jestem ciekawy, co on chce wymyślić. Nie wiem, jaki on ma pomysł. Ja wiem jedno, no to jest gość, który. Kurwa, właśnie, wiesz, to jest taki matryc, Nie wiesz, co zrobić w takiej sytuacji. Nie wiesz, wiesz, tak naprawdę ode mnie zależy los jednego i drugiego, bo ja mogę równie dobrze zejść na bok i, żeby nic się w niego wieba, a potem sobie to odklepać. Taki przykład ci mówię. No, no. Druga opcja, mogę jakiś… Co jakim... zresztą, to Nathan kiedyś zrobił z tym odklepaniem? No oczywiście, więc ja dał. mogę wyjebać taki sam numer, tylko mm -hmm, że mm -hmm. to co, widzę, i byliby szczęśliwi, bo na dostanie w tak. Druga opcja jest taka, że. Yy, na przykład, z ten wpadniemy w Denis, tego po prostu rozjebiemy. Bo razem ważymy 180 kilo, i prawda jest taka, że jeżeli my byśmy się zgrali, i on ja bym mu zaufał, on mi, to Denis jest, jest on nie ma żadnych szans. Gdzie my jesteśmy w silni mamy dużo możliwości, on tam by. To nie, no generalnie nie miałby szans, byśmy go ośmieszyli. Druga, trzecia opcja jest taka, no, że na tą jakiś numer typu kurwa odklepuje, nie wiem nie wiem, no nie wiem, nawet. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, nie? A ty masz z nim kontakt? Nie, z nim, nie, programu nie, nie, nie. z nim nie mam, nie, to trenerzy się na. Okej, okay, ale od tamtego programu nie by nie, nie, nie mam, nie mam, nie mam. Ale widzisz, nawet nataktuje. jeżeli, e, jeżeli e, myślisz, że on może coś tam odjebać, to ja uważam, że i tak warto było na ten sparing przyjść, bo jeżeli nie, to warto było tą taktykę ustalić. Wstępnie jest plan, żebyśmy jutro się spotkali. Okej, okay, okej. Okay. Wstępnie, wstępnie jest taki plan. Tylko, że widzisz, no znowu sytuacja jest taka. Ja okej, okay, nie przyszedłem, on dzwonił wczoraj na program i wzywa tych. ...ty alkoholiku, ty to, 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 co tam wiedzieć. kurwa stary, ja na ciebie czekałem, e, chciałem z tobą potrenować, mówię, dawaj rozjebmy go, kurwa, zakopmy chociaż na chwilę topur wojenny, weźcie kurwa w gar, zmotyw wiesz, zmotywować i to by faktycznie... ja Dobra... A w tym momencie dalej mam go zaśmiecia, z który nie mam ochoty w ogóle nic zrobić. No rozumiem, to tylko wiesz, zaraz macie wspólny cel, nie? Więc jeżeli wziąłeś tą walkę, to warto Ja bym tak zrobił, no bo to jednak może wam dużo dać jakieś ustalenie taktyki, nie? O, warto ty... było jakby ponad podziałami to zrobić, bo jakby przegrana będzie też na ciebie rzutować, I ty, A czy ja się boję, że zaufam ty, człowiekowi, się jakby, który z... mnie tam w klatce, no oszuka, nie? No tak, ale póki, ale póki będziesz wiedział, że ten plan realizuje, to warto go było mieć, nie? Na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo. No, wstaje, jest jeszcze sześć, no, sześć całych dni do walki, więc jeszcze wszystko może się wydarzyć. A skąd ten pomysł na walkę? Skąd akurat? Bo to, to jest uważam, fajne zestawienie, tylko skąd akurat, że wy we dwóch? No bo, tak jak mówisz, nie pałacie do siebie miłością od pewnego czasu, dlatego że obaj macie spinę z, z Denisem? Czy, czy, czy skąd ten pomysł? To znaczy, słuchaj, no tak jak powiedziałem, ja Denisa lubię, ale go w ogóle nie szanuję. Wyraziłem swoje zdanie, że. Ja go lubię, ale tej nie szanuję. Wprost. Lubię, ale nie szanuję. Nazwałeś ja... Denisa Zomskiego, której nie szanuję, tak. Lubię, ale ty... Nie szanuję. Mówi o zasadach, nie ma zasad. Wiesz, najgorzej jest, kiedy ktoś właśnie gada, ja mam zasady, zasady, a nie ma żadnych. Tyle, tyle mam do powiedzenia w tym temacie. A ja strzelam, że jak Danis usłyszy twoje słowa... Mm. Ale nie, to Będzie nie zapewnę, opodzi, bo, bo ja to nie? mówiłem otwarcie. Ja go lubię, bo jest fajnym chłopakiem, ale nie ma, kurwa, żadnych zasad. Sprzedaj mu... Danis jest osoba, da się lubić. Fajny chłopak i tak dalej, ale jest sprzedajną... W tym wszystkim. Ja wyraziłem swoje zdanie, no i mu się to nie spodobało, ma do tego prawo. Um, padła taka propozycja, ja mówię, kurwa. Wiesz, wiesz, wiesz czym się kierowałem? Że ja kocham friki, lubię jak coś się dzieje i lubię takie momenty typu. Wyobraź sobie sytuację: jest walka, my wygrywamy. I nagle Natan Marcoń wygrywa z Denisem Załęckim. Przecież to jest pół roku kurwa takiej ich jaj, że to się w głowie nie mieści. No Albo no. sytuacja taka, że wywracam Denisa, wywracamy na przykład Denisa, ja go trzymam, a Natan ściąga spodnił nim gołę dupą, siada na twarzy. Przecież to są tak ikoniczne momenty, dla których. No to już jest kurwa, to już jest plan na walkę. Ja żyłem takimi i mówię, dobra, biorę w ciemno, nie? Mówię z... Potem zacząłem analizować, mówię, kurwa, przecież To jest. To jest... I zacząłem rozkminiać, że to wiesz, taki pomysł był kurwa. Wiesz, za szybko się zgodziłem, nie analizowałem tego, nie? Co, żałujesz? Nie, 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 żał nie, żałować nie żałuję, bo ja się przygotowuję, jakbym się bił z nim sam. Trenuję, przygotowuję się tak, jakbym się miał z Denisem, sobie jeden na jeden. Teraz są dwie opcje: albo na to, gdzie mi przeszkadza, albo mi pomagał. Wiesz, co ja myślę, że przeszkadzanie, no na to nie jestem przewidywalny, ale przeszkadzanie. Ja się, ja jedno co mam obawy, to co się stanie, jeżeli byście pokonali Denisa, czy wtedy jeden z drugiego się nie rzuci na siebie? No, ja wtedy biorę puchar i walę go w łeb od razu. Znaczy, ja no, ja to z to z nim nie będzie. Nie będzie pucharów w lingu, tak mówię, od razu. Jakby, jakby ten padł i byście zostali sami, ale to też szybko ochrona wezwi, ale no, w ogóle... to, nie jest, to nie jest mój kolega i moim kolegą nie będzie, jeżeli ja podejmę z nim jakąś współpracę. To tylko do momentu, kiedy jest walka. Bo w momencie, kiedy już jest sędzia, przerywa walkę, on się staje automatycznie moim wrogiem znowu. Okej, okay, no bo, wiesz co, ty, ty mówisz, że coś tam odjebie. Ja myślę, że do momentu, kiedy byście teoretycznie pokonali Denisa, to jest bez sensu coś odjebać, bo to nie jest w jego interesie. No to znaczy, wiesz, jak ci będzie przeszkadzał, to on sam może większy w******* dostać, rozumiesz? Jak ci w czymś przeszkodzi i na przykład nawet ciebie Denis pokona, bo on będzie tego chciał, to za chwilę on też dostanie w*******. Więc widzisz, Tomek, to jest tak... Dziwna tak. sytuacja, to jest tak dziwna, powiem Ci, znalazłem się w tak dziwnym punkcie i nie znam, jeszcze, nie znam jeszcze rozwiązania. Jeszcze nie znalazłem. Mimo, że naprawdę się staram i szukam tego rozwiązania. Jest to tak na sytuacja. Tomek, wiesz, znalazłem się w momencie, w którym tak naprawdę ode mnie zależy los jednego i drugiego, bo teraz zobacz sytuację. Denis przegrywając z nami jest ośmieszony kurwa na całą Polskę, no i nie oszukujmy się, już tak jak dzisiaj, zrozum. był Denis kiedyś, Cześć Denis, piąteczka, szacunek. Teraz Denis, ha, to ta sprzedaj na bo przegrany znań będzie Denis. <tum> Wiesz o co chodzi? Już gorzej się nie da. No, Tomek, no nie da się. z dwoma, no ja wiem, że jak Ale pojedzie, przestań, to, tak, ale to jest. z dwoma naraz. Ale okej, okay, przegrał z dwoma, ale my, ja i Natan, mimo że ja nie uważam siebie za słabego zawodnika, Natan nie wiem, uważam, że ludzie nas mają za słabych. No, Więc on przegrał w cudzysłowie z dwoma. No, wiesz, nie za dobrymi zawodnikami. Według jego, według opinii ludzi. No Oni się on mają z tego śmiać. szosła gdzieś tam na przed frikami. No to, to, to nie ma no co i to Jest chłop, to. który waży wiesz, Denis, 113 kg. Jest to chłop, który się napierdalał i tak dalej. Ustawki, nieustawki na pewno, mm -hmm. wiesz. Więc przegrywając z nami jest ośmieszony. Jest druga opcja, i to jest dobra opcja dla, dla Natana. A teraz dobra opcja dla Denisa jest taka, że ja schodzę w bok. On wpada w Natana, Natan game over, więc generalnie ode mnie zależy los jednego i drugiego. No, ale podobnie od Natana, on może tak samo postąpić jak ty jakby. No nie oszukujmy się, no w kogo kurwa ruszy Denis. No, wiadomo, że w niego, no, to dla mnie to jest oczywiste. No raczej tak. Tam no nie, no na nie. pewno, no, przecież zdecydowanie jeszcze, tego, jeszcze konfa, zdecydowanie. programy, kurwa ta, to zobaczysz, ta. że wiesz. On mnie może nie lubić, no nienawidzić, no ale ma. jeżeli miałby wybrać, uważam, że wybierze Marconia. No tak, no tak, tylko że no już była, była jedna walka na ten odklepał nie dał jakby publiczności. Ale ja, ale tutaj nie, ale właśnie, właśnie no, tutaj ja... jest inaczej, to jest inaczej. To znaczy wiesz y... Nie wiem jak ma kontrakt, może też ma w kontrakcie, że nie może, nie? Bo oni już raz jak wiedzieli co zrobił, może też się zabezpieczyć. Nie, jak... nie, nie wiem jak on ma, jak tego, ale wiem, że na pewno nie możemy w siebie wpaść. Mega ciekawe, słuchaj, był ostatnio teraz wasz co to było? Nie face to face, tylko co to cage, było. Cage. Cage. No, i on się trochę przemienił w, znowu w roll z drugiego z twojego odwieszonych przeciwników Najmana. Wszyscy siedli na Marcina. Masz walkę, ten załóżmy, w przyszłości. Najman Adrian cios, to jest ich trzeci pojedynek. Za kogo byś trzymał kciuki? Ja nie wiem po co takie walki organizować, jak te walki się kończą jakimś udawaniem. i... i... Kto udawał twoim zdaniem? No, Najman, kurwa, no przecież. No. Ta tak jak cios jest zjedny, to tak. Ciekawe, co wygnieś. Tak, no, kurwa. Ja no, udawałem, to, że, że jechał na cios. To jest tutaj, na, na, ale na ten, ten balon to jest bardzo sprytna i on po prostu sobie to przemyślał. U, poczuł jeden cios, tam z tyłu głowy troszkę. By tutaj rozluźnić trochę, za, przyklep ten zakład, że jak dostaniesz, zapuszczasz włosy. Każdy chce zobaczyć się, jak włosy już nie rosną już, kur... o, dobra, dobra. To co ma mu rosnąć? Olejnik, weźmy ty, kurwa, oprzytomnij trochę. Słuchaj, no powiem ci tak. <laughs> Jeżeli już przegrałeś wszystko, co mogłeś, i jedyne, co mogło mogłoby cię pod, podtrzymać przy życiu, to jest danie ci walki z tomkiem olejnikiem, to jak można na ciebie nie pluć, jak można na ciebie nie obrażać? Zobacz. Jeszcze w Klaudzie on czuł się naprawdę taki mocny, nie? Tylko, że widzisz, żeby mieć jakikolwiek chociaż odrobinę szacunku, trzeba cokolwiek pokazać. Ja uważam, że w swoich walkach, może nie ostatni, ale w walce z Młodym Magikalem, w walce z Jóźwiakiem, już nawet w, tej, w tych walkach z Najmanem, gdzie go jednak obalałem, gościa, który no, ma się za zawodowca, uważam, że cokolwiek pokazałem, o czymś mogę mówić. A chłop przegrał w, w, przeciągu, w przeciągu czterech gal pięć razy. Ja Ci powiem coś o Marcinie Najmanie. To jest gość, który, ja chciałem wczoraj to powiedzieć, ale przecież przez ten jego, kurwa, durny, pusty łeb nic nie przetrze, nie przejdzie, więc yy, to powiem to tutaj. Marcin to jest człowiek, który całe życie chciał być sportowcem, miał duże, a, wiesz, ambicje, aspiracje, żeby być zawodowcem, bokserem. Więc skoro widział, że jest chujowym zawodnikiem, brał sobie kelnerów, ludzi, którym, dobra, masz, nie wiem, brał jakoś chłop, o, Marcin szedł, widział pod żabką jakiegoś typa, o, idealny. Wziął go, dał mu piątkę, zawalczy ze mną jutro, on nie wiedział co się dzieje, dobra zawalczę i wygrywał, budował sobie rekord. Kiedy zobaczył, że jednak już nie da się tego rekordu budować, zaczął zostać ciężki wpierdol, stał się pośmiewiskiem, nagle główka mu spadła, on nawet, kurwa, on nawet sobie nos podklejał, kiedyś się mi powiedział, że nos podklejał, żeby być jak bokser, wiesz, i żeby czuć się jak bokser, jak bokserzy mają nosy i teraz słuchaj, przychodzą, pojawiły się friki, nosy, po, tak, posłuchaj, pojawiły się friki, więc Marcin poczuł zajebiście, wejdę do frików i będę ich, roz... będę w końcu kimś, rozumiesz? Gdzieś w końcu kimś. No to okazało się, że, no, tutaj no słuchaj, nie jako nie sportowiec w przeciągu czterech gal przegrywasz może cztery cztery razy, a Marcin we frikach w przeciągu czterech gal przegrał pięć razy. Ale jak, jak to liczysz? Czekaj, bo zawsze się zastanawiam, że to czy od na jednej gali nie? No tak. Gdzie Ze mną mnóstwo... ty... z kim przegrał na jednej gali? Aha, no tak. No i teraz zobacz, jesteś, wyszło tak naprawdę, że to jest po prostu taki mega zakompleksiony gość, który całe życie chciał być sportowcem, nie wyszło mu. Potem chciał być dobrym freakiem, nie wyszło mu. I już ludzie... Przy... Przestali patrzeć na niego jako Marcin, najmądrzegoś, który, który cokolwiek potrafi. Jak już przegrał ze mną, przegrał z w jakim kurwa dostał ciężki nakład pana Jacka Mureńskiego, to już tylko został mu jak Olejnik. No, już możesz coś innego, możesz podać zawodnika, który ma, to jest zawodnik, który ma rekord 1.8. Czy znasz jakiegoś zawodnika z takim rekordem? No, olejnik no to faktycznie, faktycznie nie ma szału, a wiesz, no oni mają obaj ujemny rekord, tylko że jeszcze Olejnik dużo, dużo, dużo mniej waży i ma mniejsze jakby doświadczenie ale sportu, oczywiście i, już, i teraz ale, faktycznie. Tylko, że wiesz, co mnie od kurwa, jestem mega zły, że zobacz. Taki chłop, nie, ja uważam, że nie powinni go przytrzymać, tak podtrzymać przy życiu, bo teraz zobacz. Dostał Tomka Olejnika, wygra z Tomkiem, i on będzie kurwa chodził przez pół roku, jakby z Mistrzem Świata wygrał. I dalej będzie, a już mam go dość. Od roku czasu, po prostu cały czas ten człowiek, ja tak nam, ja naprawdę go tak nienawidzę, tak jak jeszcze Marcuń, kurwa Denis, oni wszyscy jeszcze już machnę ręką, to. Tego człowieka widzę, to po prostu się gotuje. Wczoraj go przecież, jak, w, jak wszedł yy, na ten do obiektu, tam gdzie by, mieliśmy program, to go przecież, kurwa, żeby się ze mną nie minął, to go do kantorka kurwa, na szczotki schowali ze światłem zgaszonym, siedział tam, w takim małym tym i trzymali aż się program, nie zawsze. Już dwie godziny tam siedział, bo widziałem. Niczym ciebie klaut w tym domku, kurwa. Tak. Znaczy tam światło miałaś. Znaczy nie, nie powiem, że Cloud, no po prostu no, ktoś nie, tam gdzieś tam wiesz. Nie, wiem, wiem, wiem. Dobra, a kurwa, powiem ci, ale jeszcze ja się dziwiłem, bo wracając jeszcze do mego pytania, ja rozumiem Twoją jakby niechęć, ale powiem ci, że się dziwiłem, bo Marcin. On jest, on jest generalnie, wiesz, jak ludzie na tej jego walki patrzą z tym oka, to trasztok ma dobry i go lubią. I zdziwiło mnie to, że on tak na tym programie, właśnie, że wszyscy na niego siedliście, że i to było dla mnie, no może Alberto, to było dla mnie mega dziwne, no bo z tym Pasutem jeszcze wszedł spinę. I wiesz, jak było parę dni temu program, co gadaliśmy, co wszyscy, to był roast Denisa, co wszyscy siedli na Denisa, nie? To teraz podobnie było z Marcinem. Mnie zdziwiło właśnie to podejście Pasuta, no olejnik, wiadomo, swoje, ty wiadomo, że masz z nim konflikt, ale byłem zdziwiony, bo on ogólnie taki był, wiesz tak, sprzężenie Moka, na śmiesznie, ale taki lubiany taki pocieszny Marcin, nie? Że fajny ten trasztok i tak dalej. No bo on trzeba przyznać, że tam nie wierzę za bardzo na rodziny i tak dalej. Nie, tu, tu, tu... Słuchaj, Najman jest parę potrzebny rzeczy... na konferencjach, programach, on jest uzupełnieniem. I to jest prawda, nie? Tylko chodzi o to, że po prostu ja już jestem wypalony co do niego, nie. Okej. Okay. nie właśnie nie zdziwiło cię to, że w tak mocno sposób tam w ten konflikt, bo oni wcześniej podejrzewam nie mieli żadnego. Normalnie się odpaliło i tam było jeszcze gorzej niż ty. Tam było kopanie, rzucanie, w ogóle te pomidory przy. Mm, no znaczy, słuchaj, ja uważam, że że po prostu pasu, wiesz, jest na etapie, w którym szuka cały czas walk, więc uważam, że to po prostu było celowe zagranie. No, no w kogo miał uderzać, co miał no robić, tak? tak? Najman to jest łatwy cel i medialny cel. Więc no, wybrał najlepszą opcję, jaką mógł. Po prostu. Jeszcze wracając do tego programu, yy, ja rozumiem, wiesz, że to, no, takie są freaki, ktoś musi być negatywną postacią. Zresztą, ty szczerze powiedziałeś, e, chyba właśnie u mnie na programie, to bardzo szanuję, że musi być ta negatywna postać i ty, ty, ty wiesz, że ty jesteś czy będziesz, więc <laughs> jakby szanuję, że świadomie to robisz, nie? Że starasz się być dobrym, a i tak cię nie lubią. Tylko, że ty tak wchodzisz i, i jakby budujesz ten negatywny, e, negatywną jakby opinię o sobie, ale nie było ci przykro, jak tam idzie 60 czy 90 osób zagłosowało, żebyś to ty właśnie miał to, przez 5 minut zamknąć mordę. jak ty, Odbierasz coś takiego. No bo hejt mm, ja pewnego momentu spływa, a do pewnego momentu już zaczyna w kurwie. Ja wiedziałem, że tak będzie, Tomek. Wiesz, i jakby ja byłem pewny, że takie będzie głosowanie, i nie rusza mnie to, słuchaj. Ja uważam, że przyszedł naprawdę jeden z największych, w sumie największych, jeden z największych hejtów w Polsce, i w tym momencie, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Ja chyba czuję się, że naprawdę, ja już jestem. Tak, mam taką znieczulicę, że wiem co robię, wiem, że tak jest, tak musi być. Zaakceptowałem ten fakt. I ja nie chcę na siłę, nie wiem, swojego wizerunku polepszać. Ja nie chcę na siłę robić, nie wiem, super akcji charytatywnych, żeby pokazać, jak jestem super. Bo na przykład dużo też gdzieś tam nie będę mówił, co, jak też dużo pomagam, robię takie rzeczy dla siebie. Nie będę na siłę pracował na swój wizerunek, robił, grał kogoś innego. Jestem sobą. Mam ochotę się napić, to się na przykład napiję, idę na konfę, jebie. Mam ochotę powiedzieć komuś o co, o kim. Tak samo, że z Denisem. Ja mówię, Denis, ja Cię lubię, jesteś fajnym gościem, ale Cię nie szanuję, bo dla mnie coś sprzedajną. Ja go lubię, ale tej ty... nie szanuję. Wprost. Lubię, ale nie szanuję. Ja... Nazwałeś Denisa zamskiego, nie szanuję. Tak. Lubię, ale tej ty... nie szanuję. Ja mówię, co myślę. O każdym i nawet jeżeli Uważam, ja też na przykład lubię, jak ktoś mi mówi, co nie mnie myśli, nie wchodzi w dupę, tylko mówi prosty ty no kurwa jesteś taki, 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 taki. Ja to szanuję, szanuję czyjeś zdanie i, i a tyle. A skąd ta sprzedajna na Denisa? O czym konkretnie mówisz? Jakby, no, słuchaj, jak chodzi, mówisz. chodzi mi o tego, że Aha. wiesz, gość kreuje się na zasadowca, mówi o zasadach, bla, mhm. bla, 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 e, a nagle za 30 tysięcy polubień czy 40 pod zdjęć Czyli no, zaprzeczasz, zakład, zaprzeczasz, ale... no, mhm. zakład, zaprzeczasz swoim zasadom, czyli co? Jeżeli ja dam zdjęcie. E, e, słuchajcie, 30-40 tysięcy polubień i sprzedam mojego ziomka na komendzie, no to mhm. co? E, bo, bo, bo zakład, bo e, nie wiem, dostałem 30 tysięcy leków, to ja już mogę, tak? Ja nie, i wtedy nie, nie, ale nie sprzedam kolegi, tylko to, to był zakład, to widzowie. Kurwa, no słabe dla mnie, po prostu. Ja tu wyraziłem po prostu na tą swoją opinię na ten temat. Czyli to o tym też nie mówisz. A powiedz mi, jak, no bo teraz to powiedziałeś, jak chcesz się napić, to się napijesz. Jest, grążąłasz legendy, właśnie o Twoim melanżowaniu, uzależnieniu, już nawet powiedzmy ci, paniu. i ty, o ile jakby tak broniłeś się trochę przed tym, znaczy u mnie powiedziałeś, że miałeś taki etap w życiu, to u mnie w powiedziałeś, że dawno miałeś z tym problem, i tak dalej. No i teraz znowu nawet na programie powiedziałeś, że kupisz, sobie aplikację od uzależnień, która odlicza. Ile dni jesteś trzeźwy i tak dalej? Pierwsza rzecz jest taka, to akurat nie może mi zarzucać że gdzieś latam czy coś, nawet specjalnie aplikacje sobie pobrałem dla osób uzależnionych i sobie liczę dni, godziny i tak dalej, ile czasu nie piję. Staram się prostować na ten moment, nie jest to łatwe. Jak jest w tym momencie? Ty masz realnie z tym problem? Jak to jest w twoim życiu teraz używka? E, to znaczy, wiesz co, e... Ja gdzieś tam wiedziałem od jakiegoś czasu, że ja mam z tym czasem problem i, i, i czasem mi się wymykają różne rzeczy spod kontroli. Mm -hmm. I po prostu w pewnym momencie zobaczyłem, że tak, przestałem, zacząłem prawie, przestałem prawie trenować. Pogarszały mi się kontakty z bliskimi. Mm -hmm. Mm -hmm traciłem motywację, chęci, zawsze znajdowała się dobra okazja, no tak a to piwko, a codziennie, a to wieczorkiem jeden drink, bo przecież co mi zaszkodzi. I tak jak się przez miesiąc czasu, dzień dzień od po jednym drinku sobie wypiłem, tak. Bądź na przykład, wiesz, jakaś impreza. Ja w pewnym momencie zobaczyłem, że to nie jest tędy droga i że jestem na takim fajnym etapie swojej kariery, że ja nie potrzebuję tego, żeby się dobrze bawić. Ba, ja nie potrzebuję się bawić, ja potrzebuję teraz pracować, trenować, ogarnąć swoje życie, składać do kupy, wiesz. I, i po prostu podjąłem też taką decyzję, wiesz, też ze względu na moich bliskich, moją partnerkę, Ja po prostu ja prywatnie jestem zajebistym gościem, uważam, fajnie się dogaduję, dbam o, o swoich bliskich, jestem ułożony, spokojny, wyciszony, a wiesz, a jak wypije, to mi się włącza tryb, kurwa, szwendacz tu, tam, po co dawać zmartwień swoim, wiesz, bliskim i tak dalej, więc stwierdziłem, że całkowicie się od tego odcinam, chcę się odciąć całkowicie, założę, założę sobie aplikację i tak dalej i faktycznie będę się tego w 100% trzymał, i, I o tym widzę, będę mówił. Jeżeli się potknę, to też im po prostu powiem: Słuchajcie, jakie no wy... jest życie, ale próbuję dalej. Nie? I jak długo y, jesteś całkowicie cześćwy od wszystkiego? Pięć dni, całkowicie. Mhm. I chcesz teraz y, nawet nieincydentalnie, nie nieokazjonalnie nie, nie pić na razie. Nie, ruchu. ja w ogóle nie chcę się zadawać z ludźmi, którzy. Na przykład, przepraszam, na przykład nie siądę już w tym momencie w towarzystwie i przy mnie ktoś nie poleje sobie alkoholu. Nie chcę, po prostu nie życzę sobie tego. Nie chcę. Wiem, że mam gdzieś problem, ciężko mi się odmawia, więc wolę się trzymać od tego z daleka. Ale żeby powiedziałeś, że też towarzystwo nie będzie pił, czy żeby tobie nie lało, nie namawiało? E, Że Nie, ja nie chcę siadać w towarzystwie, który pije alkohol. Po prostu o kurwa. Jeżeli się, ja, widzimy się ze znajomymi. To mało ci podce ludzi znajomych zostanie, bo tutaj to wiesz, taki no, kraj. Że... Ale ja w ogóle mam o znajomych, ja jestem, wiesz, trzymam samotnie praktycznie, więc wiesz, nawet jak siądzę z znajomymi, oni będą pili, ja będę czuł, że po prostu, no, no nie jest to dla mnie, wstaję wychodzę, przepraszam ich i tyle, no nie. Wiesz, chcę zawalczyć o siebie po prostu, o siebie, o swoje życie, ja mam przed sobą fajną przysz przyszłość, dlaczego mam to marnować przez, wiesz, alkohol czy jakieś inne tam używki. Mówisz, że masz mało znajomych, a jak relacje z Ferrari? Nic się nie zmieniło? Bo ostatnio jak byłeś, no to mówiłeś, że no jakby nie macie kontaktu, tak? Ja ci powiem, tak, w pewnym momencie po prostu gdzieś tam z jednej i z drugiej strony padło za dużo, uważam, słów, e, gdzieś w pewnych kwestiach się nie zgadzaliśmy, nie chcę tego drążyć, ponieważ tak, dla mnie to jest dalej w sercu mój przyjaciel, bo ja nie jestem taką osobą, że wiesz, wypina, coś jest nie tak, to ty jesteś kuwa najgorszy. Nie, ja go dalej bardzo szanuję, bardzo lubię i, i, i szczerze wie, wierzę z całego serca, że kiedyś będzie taki moment, że wiesz, gdzieś tam razem staniemy znowu obok siebie i że będzie to tam gdzieś wysoko i wierzę w to i mówię otwarcie i, Gdybym dostał propozycję walki z Amadeuszem, nie przyjąłbym jej. Gdyby ktoś powiedział, Adi, masz propozycję pół miliona złotych, nie przyjąłbym jej, bo uważam, że z przyjacielem, nie... przyjaciel przyjacielu wszystko nie może zrobić. Słuchaj, no zdarzało nam się z takim czasem mieć jakiś kontakt. Powiedzmy, że po prostu wyjaśniliśmy sobie pewne kwestie, jemu też ktoś nagadał, jakiś głupot, on tego nie zweryfikował i tak dalej. Wyrzuciliśmy sobie co każdy o sobie, my, o, co każdy myśli, co miał sobie do zarzucenia i zostawiliśmy to na, na neutralnym gruncie. Czyli tam nie dzwonicie do siebie, nie spotykacie się, ale nie macie stawia. Tak, tak. No. A cóż, bo ty mówisz, że jego menadżerem jest twój tata, to dalej jakby zostało, przynajmniej wtedy jakoś mówiłeś, że on cię, Czy ja coś zrozumiałeś? Nie, nie, chodzi o, nie, chodzi o to, że jego, tak chodzi o to, że jego tato mi bardzo dużo jakby okay. pomógł na pewnym etapie kariery. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, a jak ze z Twoją dziewczyną, no, Bo nawet dzisiaj nie powiedziałeś, że te, ten Cloud taką świetlaną przyszłość wam obiecywał. Ona co dalej będzie walczyła, jest we frikach. Słuchaj, chce. no miała, pro, mia, miała, miała propozycję z swejmu, na ten moment nie przyjęła w sensie takim, że mm, za dużo się tego wszystkiego też działo, za dużo było mieszania. E, ona w porównaniu do mnie jest normalna, nie tak pierdolona jak ja, że ty dzisiaj do mnie dzwoni, że ja wsiadam w auto, Jadę i nie patrzę na nic, tylko ona jest taka, wiesz, ułożona, stonowana. Zawalczyć. Nie, się już trochę, już nie gada. Zawalczyć, zawalczy na pewno? Mhm. To jest moje zdanie, bo ona ma taki charakter. Ona nie umie, wiesz, siedzieć na dupie. Jak ona wiem, że też lubi adrenalinę. Jest taka jak ja po prostu w pewien sposób. Jest stonowana, wie, kiedy powiedzieć nie, kiedy powiedzieć Więc myślę, że zawalczy jeszcze. Nie teraz, ale na pewno jeszcze zawalczy. A jak? ty fame zostajesz na dłużej, czy to jest incydentalne? Słuchaj, no ja bym chciał zostać na dłużej, czuję się w fejmie dobrze. Wiesz, Rafał się zachował wobec mnie mega w porządku, dał mi drugą szansę. Od początku słowa, które mi mówił, mm, dowoził wszystko, nie? Wszystko, wszystko. On przewidział każdy kurwa scenariusz, każdy się sprawdził. Ja potem mówię, nawet jak się są dzwoni, mówię, mówię taki głupio, mówię kurwa Rafał, mówię, mówię wstydzę, mówię, przepraszam cię, mówię, nie wiem, no, dałem się wmotać w jakieś dziwne. On mówi: Zamknęliśmy ten temat, postawiliśmy kropkę, zaczęliśmy od nowa. Nie ma tematu, możesz zawsze na mnie liczyć. Masz od nas wsparcie, od PR-owców tego. Jesteś, nasz, nasz, jest, jesteś z nami w teamie, robimy wspólnie fajne rzeczy, dużo fajnych rzeczy przed nami i, i działajmy. Nie? Więc kurwa, Rafał, no, jakbyś to oglądał, to naprawdę dziękuję ci i, i wykorzystam swoją szansę, najlepiej, jak potrafię. No tylko teraz tak sobie myślę, że ten cloud jakby bieżąc sobie, no zachował się nieładnie, ale był ten moment, kiedy właśnie jakby prime tak się zachował też na tamte czasy i wtedy cloud jakby wyciągnął do ciebie rękę, ale teraz się na nich sparzyłeś, tak? No bo był taki moment, że e, to oni znaczy, nie znaczy nie, nie, nie. Ja dalej się trzymam wersji, że cloud wyciągnął do mnie rękę. Okay. Tylko Dobra. to jest tak. Mhm. Jeżeli my sobie pomagamy, mhm. wy pomogliście mi, ja pomogłem wam, a nagle wy kurwa zarzucacie mi, że ja jestem zły. No to okay. wróćmy do korzeni, rozumiesz? Okay. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Okay. Je jeżeli wy mówicie, że ja wam szkodzę, albo nie wiem, nagrywacie i tak dalej i chcecie moją osobą zniszczyć jakąś federację, chcecie zrobić im podgórkę. Ja Federacja, która jest dla mnie wobec nie, ok, ja się nie godzę na wasze działania, robicie to za moimi plecami, mm -hmm. no to ja wtedy wam grożę polską no Takich rzeczy, jeżeli chcecie, to mnie w to nie mieszajcie. Ja wracam do korzeni, bo tam to się zaczęło. Wyżeście nam mieszali, to wy to odkręcajcie. No. A w ogóle wiesz o tym, co się dzisiaj wydarzyło, że cały film Zbyszka zniknął z jego wszystkich social mediów? Nie, a tak się stało? Mhm. To dla mnie ciekawe. W ogóle nie z nim ale Nie, nie, nie dzwonił nie pytałem o to, ale tak, ze wszystkich dały Na Facebooku, no. na Instagramie, na x to dał. Okay. I dzisiaj zginę, zniknęło to zewsząd. I to teraz. Albo jakby, nie wiem, w tym głupio, że to dodał, albo to nie była prawda, albo jakaś tam zakulisowe ich dogadanie, ale dzisiaj, a to w sumie film dotyczy Ciebie, więc myślałem, że wiesz, albo cisza, dzisiaj nie, ten filmik nie. zniknął zewsząd. Albo cisza przed burzą. No ale wiesz jakby szedł dalej w tą narrację, to by chyba filmik zostawił, by go dalej jakby pociągnął. Mi się wydaje bardziej, że to jest trochę wycofanie się z tej narracji. No skoro kasujesz No, to znaczy, coś... słuchaj, no ja ci powiem tak, e, nieskromnie mogę powiedzieć, stałem się w, na tamten moment takim, takim, takim złotym gralem we frikach, bo. Zobacz, I ja pojawiłem się na cloudzie, Bo później ogłosił mnie Fame. Klaud się zawinął. A ja miałem takie informacje, że Adi, kurwa, bez ciebie nie dźwigniemy, nie? Nie bezpośrednio od nich, ale miałem takie, że wiesz, że no, dużo, to, dużo od tego zależało, nie? No to, ale to wiesz, yy, uważasz, Tylko że, to, że twoja mnie... walka wypadła z powodem, no, oficjalnie jest powodem to, że Fame zrobił dzień przed nimi. Znaczy, o, tak, ale oni chcieli, podjęli się walki, tak? Już oni wiedzieli o tym. Oni się podjęli walki. No tak, oni mówili, że będą walczyć, a mimo to się wycofali. Słuchaj, ja powiem ci tak. Klaudowi dużo zawdzięczam, ale mam do nich naprawdę duży żal, bo nie, No, jak możesz klepać po plecach, obiecywać i tak dalej, a zaraz wrzucać filmik taki kurwa, no, pokazywać, że jednak nie jesteśmy wobec siebie ok. Przy filmik tym filmikiem kurwa nic nie dał. Co oni chcieli? Ja nie mogę tylko tego zrozumieć. Co oni chcieli tym osiągnąć? Co chcieli? Przecież. Pokazać, że tam się nieuczciwie grają generalnie. Ale to Ale chyba... kiedy oni sami wiedzieli, to... że nie wiedzą, że nieuczciwie no, zagrali, i wiedzą, że do tego argumentu posługują się rzeczami związanymi ze mną. Akurat ze mną się zachowali też nie w porządku, jeżeli chodzi o, o Prime. No nie. trochę tu masz trochę trochę masz rację. Takie przeganiał że sami Ta. tak zrobili. No, wiesz, tak. To my możemy się No Ja jestem oficjalnie zawodnikiem Prime's MMA. Prime z tego, co widzimy, wyraził zgodę na walkę w fejmie. Szkoda, że Fejmowi się oberwało przez to wszystko, kurwa, przez moje wiesz, jakieś, tam, przez moje jakieś, wiesz, to, przez to, że dałem się zmanipulować, przez moje jakieś tam właśnie takie sytuacje z Cloudem. Chujowo, nie? Ale... A jaka jest Twoja relacja z Prime? Teraz masz z nimi, gadasz? Jest A, jest, jest, okay. jest Zakopaliśmy topór wojenny. Ja nie przyznałem racji im, oni nie przyznali racji mi, ale po prostu no, mam... odpuściliśmy, zostawiliśmy to w spokoju. No. A z Jóźwiakiem? Personalnie? No bo Prime to jest jakby z grupami. Kurwa, ich... dla mnie Jóźwiak. Im? Powiem ci tak, jak gdzieś jest jakiś event czy coś, no to tam cześć, cześć, no, ale dla mnie Jóźwiak to jest dalej taka chorągiewa, straszna. Jest taka straszna chorągiewa. Jednemu gada to, drugiemu to. Ja wiem, że tu w większość w tym świecie jest taka, ale no. Tam gość, który wiesz, no ma się za prezesa i tak dalej, powinien mieć chociaż odrobinę godności. No i nie, nawet sam fakt taki: no kurwa, masz walkę z panem Jackiem Murańskim, walczysz w swojej federacji, żeby ją podbudować, mm -hmm. a ty kurwa, rezygnujesz z niej, bo Katar masz. Ja, ja nawet mówiłem przygłupie: ja z tobą wychodziłem do walki mając kurwa gorączkę. Dzień leżałem w kocach pozawijany. Mówię, wychodzę z tobą, się bija, ty kurwa, się pajacujesz jakieś wymyślasz choroby, a wie, przestań. Zwłaszcza, że później był na gali, więc to no chyba nie była choroba która cię. Miał kasztan, kurwa, kaszlał straszny, naprawdę. No. Ciekawe, jakiego rodzaju ten katar? Może kolumbijski. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powiedz mi, wiesz co, ty, ty jesteś jednym z tych natan jest jeszcze, no ty, który bardzo mocno przesuwa te granice trasztoku, znaczy bardzo mocno jedziesz i takich mocnych rzeczy poruszasz, nawet twojej gadki z Najmanem to jest mocno, czy uważasz, że to jest dobra droga, bo wy już idziecie tak daleko, tak się czy znaczy, Wiesz, to, to jest jakiś sposób na przejęcie widowni, bo ja też rozumiem, że jak było jakieś wyzwisko, to żeby coś przygnało, musi pójść dalej dalej. Tylko cię to się skończy. Bo już z to jedziesz, czy ty tam już jedziesz? Od... Do spodu, do spodu. Znaczy, no to słuchaj, po prostu pękasz i jest, jakby twoje emocje i nienawiść, czy masz zaplanowane, żeby jeszcze nie, dalej nie mocniej mam, uderzać? Nie mam, nie mam. To jest moje emocje i nienawiść. Wiesz, ja mam to do siebie, że ja na co dzień jestem bardzo taką spokojną osobą, ale strasznie nieprzewidywalną. Ja nigdy nie wiadomo, kiedy mój zapalnik się, wiesz, otworzy. Nigdy nie wiadomo, kiedy ja ruszę. Ja sam nie wiem, ja sam sobie nie ufam i sam siebie nie znam, nie? Ja dzisiaj siądę, że z tobą mogę normalnie rozmawiać. Wiesz, tak jest, o, mogę się z najmanem ci normalnie rozmawiać, powie coś nie tak, wiesz, ruszy we mnie dziwnym, dziwnym hasłem, a ja odpalam się już, nie, nie mogę się zatrzymać, nie? Tym bardziej ten człowiek naprawdę, ja nie mam do niego zero szacunku. Tak jak jeszcze do kogoś wiesz, a jest taki, że nie wiem, jest starsza osoba, to proszę pana, dzień dobry, jakoś tak mam, że wiesz, a do niego ty stara, to jest dla mnie, to jest chłop, że gdybym szedł ulicą i widział, że on leży, to bym jeszcze na niego na bym nawet nie pomógł, wiesz, o co chodzi. Do mordy, nienawidzę go, no kurwa, starego balona. no. Powiem ci, że sam sobie nie ufam, to nie jest najlepsza reklama dla twojego charakteru. No ale tak jest. Czyli ty jakbyś coś powiedział, to nie jest powiedziane, że dotrzymasz słowa, bo powiedział, że nie, nie, nie ufaj sobie wtedy co ale Nie, dałeś, mówimy, mówimy o trasztoku, mówimy o konferencjach, o mówimy o emocjach. Ja ufam. No, Jeśli tak. możesz odpalić, okej. Okay. Tak, że się chodzi mi o to, że nie. Ja, jeżeli siądę i będę z tobą rozmawiał, ja nie wiem, czy ja zaraz się nie rozpłaczę, czy zaraz nie będę się śmiał, albo nie wybuchnę pod tym kątem. Nie, okay. nie jeżeli chodzi o moje, wiesz... Okej, okay. że... dane słowo czy coś. Powiedz mi jeszcze, ty jesteś gdzieś tam w uniwersum Magikali cały czas mm -hmm. i, i jak to się teraz ma, w którą stronę to idzie, i, bo ty zajmujesz jedną stronę i tam dalej trwa ta wojenka, no bo nawet jak ja prowadziłem tą konferę, to był, tak, kamera bo z Nikitą i był, yy, była Gocha i Mavs, tak? Tak, ma. słuchaj, no oni nawet mnie wtedy prosi, w sensie federacja prosiła mnie, żebym tam wszedł, ale już nie chcę się, jestem już zmęczony, wiesz. Ty A ja miał... pamiętam, ja powiedziałem, powiedzieli, że ty wejdziesz na chwilę, tak, tak. Tak, tak no. ale nie, oni powie, o nich, że wejdę okay. na chwilę, ja ale powiedziałem, nie Ale nie powiedział Sławek Bielski, że będzie taka możliwość, no, że ty ale przyszli, odmówiłeś. oni mnie tam, ja mów... ja siadłem w biurze, to mówię, nie wychodzę tam kurwa i tyle, nie będę małpką w cyrku, nie... nie chcę się w to już bawić. Nie chcę. Tym bardziej, że to nie są udawane emocje z mojej strony. Nie, nie. ja nie chcę już mieć nic wspólnego z tą wojną. Rozumiesz? Owszem, bo ty jest... jesteś w ofensywie do Magikali, jakby, tak? Czy, czy, ja czy bronisz? w Nie, nie no, ja jesteś. W... jesteś Team Nikita, czy Ty jesteś Team Magikal? Team, team Magikal, no okej, okay, no, no okej. Okay, jesteśmy... Czyli tu gdzie był Mafsi, tu gdzie była Aga? Tak, Gala. wyjaśniliśmy dobra. sobie wszystko. Wiesz, wiesz, jaki był problem też tego wszystkiego, że zaufałem po prostu nie do końca osobom, którym powinienem, nie wysłuchałem obu stron. No, i niestety to też rzeczy, które później zobaczyłem, jednak świadczyło o tym, że broniłem kogoś, kto po prostu nas. Nie, kogoś, kogo, kogoś, kto wszystkich oszukiwał. No. Okay. Broniłem oszusta i sam stałem się przez to oszustem. Bo ty faktycznie, ty na. chyba jak są. no nie wiem na czym teraz Daniel yy, gdzieś tam streamuje, ale ty by ze swojej dziewczyna i bo chyba nawet Monika Laskowska i jej nowy chłopak, gdzieś tam się przewinąłeś. Nie? No, wpadamy czasami, wiesz, słuchaj. Weź, mnie w kurwia coś takiego, że ktoś. o, bo. Yy bo ty się kurwa pokazuje z Majka. ja mam coś takiego, że jeżeli na przykład ja się z kogoś lubię, to ja się go kurwa, nie wstydzę, ja nie idę, ja nie jestem więźniem swojego wizerunku i wiesz o co chodzi, jeżeli ja na przykład się z nim lubię, ja muszę zaprosić na streamer. dlaczego on mnie, przy... powiem nie, nie pokażę się z tobą, bo kurwa nie wypada, tak w, kurwa, w ludziach, no, no masz kumpla, kurwa, co wstydzisz się go, no nie, ja uważam, że stary, czy moim kumplem byłby, nie wiem, osoba w chuj bogata, czy osoba, bezdomna, czy osoba, nie wiem, taka, siaka, sraka, nie wiem, z kumplem, idę za nim i to wszystko. Jeżeli sobie coś wyjaśniliśmy, dogadaliśmy się w jakichś kwestiach, mamy zakopany jakiś tam topór, Wiesz, wiadomo, no mamy do siebie dystans, jeszcze tak jednak mm? te sytuacje były ciężkie, mm. ale budujemy to jakieś zaufanie, e, to ja się nie wstydzę, normalnie robimy razem jakieś stream, live, live mam jakieś tam plany, e, no i tyle, i działamy. Bo ty to, jest, to robi Daniel, ale ty z młodym też masz wyjaśniony, mimo tego, co już z nim walczyłem, też macie. Kurwa, mam on wyjaśniona, aczkolwiek młody dalej, tam ma jakieś swoje... Wkurwia mnie jakieś swoimi jeszcze głupimi gadkami, z nim prawie w ogóle nie siedzę. Aha. On ma takie swoje jeszcze, wiesz e, o, bo siedzimy, o, bo przez to, że mnie kopnąć w głowę, ją ja co ty pierdolisz, mówię. Nie że bym ci kopnął w ten łeb, bym cię z tej klatki wyrzucił, tak czy siak? To nie ma znaczenia. On ma jeszcze takie swoje, że, a w sujce bym cię, no ja wie łukasz, mówię, wtedy może tak, a w tym momencie, jakbym cię kurwa dorwał, to by mi by cię szkoda, bym cię na dziecko w każdej płaszczyźnie. Czy to kurwa nogi, ręce, nie wiem, wszystko, no. Więc znaczy, on od... jeszcze jest taki, on jeszcze żyje Zyga, tak. Ja mu. No ja karierę, no nie oszukujmy się. No on wygrywał wtedy ze mną, byłbym może w miejscu, gdzie jestem a ja, no. ja, ja mu po prostu rozpierdoliłem karierę. No. Wtedy to była dla mnie taka właśnie zmiana twoja, jeżeli chodzi o walki, bo tamtej pory każdy był, że cały czas no to w Mnie to miło, no. że no. No, oczywiście nie ubliżając Michałowi, bo go lubię, no ale no. Wiesz że co no, nawet nawet ja e, ale Nawet ja nie wygrałem. Ale zacząłeś nim pizgać tym młodym e, strasznie wtedy. Tam wtedy te obalania były takie kurwa zapaśnicze, ty go tam pizgałeś. Chłopak czego ponad 10 to było kg. To było mocne. To był taki twój zmiana i od tamtej pory faktycznie, no proszę ty masz wszystko wygrane? Od tamtej pory? Tak, on 4-1. Obróźniuńskiego wszystko, ale też oźwieciński kawał byka i też się Ale połuchaj, słuchaj Tomek, Tomek nie, inaczej, powiem tak szczerze, ja byłem do tej walki w 100% tak przygotowany i ja tą walkę byłem gotowy wygrać i ja Mówi tak każdy się. Mówi nie jestem ale... przygotowany najlepiej na świecie. Nie, tak, nie, tak, nie, ale ja, nie. ja jak nie jestem przygotowany to mówię, chlałem kurwa, nie przygotowywałem się życie. A tu naprawdę do tej walki byłem, ja się z chłopami, jego postury i tak dalej, po prostu walka się no nie ułożyła, no to tak jakbyś winił kogoś, że dostał, nie wiem, no walczysz, walczysz, też jest knockout, tak? Czasami na coś wpływu, tu on kurwa kawał chłopa, wiesz, ponad 100 kilo, zapaśniczo, wiesz, judo fizycznie przygotowany, ja, złapał, ja... wiesz co, w momencie, kiedy mnie złapał i rzucił mną, ja widziałem, jak lecę w powietrzu, to wtedy zrozumiałem, że już mam, już mam, jak próbowałem przeczekać, aż się spompuje, ale no... On był dobrze przygotowany. Zresztą za Ale lata. Wiecie, no to do, do, Dobra, do, do. nie oszukujmy się. dostałem chłopak, który walczył w KSW, chłopak, który wygrał i z Popkiem i tak dalej, gdzie Popek był porównywany wtedy jeszcze do Parkę, walczył z Kasy. I to no kurwa. Ja uważam, że to był mi Ja uważam, że. Match, to, że no. to, że z nim nie wygrałeś, to nie wygrałbyś teraz i nie wiem, czy zaraz wygrałbyś. Nie, ich. nie, nie, ja myślę, że spokojnie, na ten moment, w tym momencie uważam, żebym sobie z nim poradził. Ale e... wtedy nie, pewnie też tak mówiłeś, nie, więc to jest nie, takie nie, to, to jest taka, no dobra, wtedy nie a teraz tak, ale wtedy też mówiłeś, że tak. M Może uważam, zaraz znowu powiesz. Nie, że... uważam, że on nie jest ode mnie lepszy, uważam, że w tamtym po prostu momencie yy, po prostu mu się udało. No, do, no gdzieś tam ta walka się potoczyła po jego myśl, no i tyle, no. Okej, okay, no to teraz przejdźmy do Filipka, no bo tu nam jeszcze Filipek został, bo ostatnio mocno Cię ciśnie. Gości nie ma krzty honorów w samym sobie, dogaduje się na coś, potem e, z tego się wycofuje. E, Bez walki. Z walki. Tak, e, idzie do, do innych podmiotów e, i tak na dniach wyjdzie to, że, że jednak Adrian Cios nie walczy ze mną. A miał podpisany kontrakt na walkę ze No. To mnie naprawdę dziwi, w sensie jakim on jest tumanem w tym wszystkim. On naprawdę podpisany, wiesz, PSL, -e, wszystkie i tak dalej, elektroniczny podpis. No nie wiem. Ciosł się zachował jak ostatnia szmata. Ja tobie ręki nigdy w życiu kurwa nie podam, bo ty jesteś zwykłą. No jak to inaczej ubrać w słowę? No tego śmiecia nie trawię. No to jak zachował się, jak zwykła paruwa. No cios jest głupkiem, no on jakby miał 5 mniej IQ mniej, to by szczekał. Jeszcze ja nie patrzę, już nawet nie śledzę go, bo mi się nie chce, już wiesz co, mi jest go szkoda, wiesz, bardzo mi... Jak go nienawidziłem, tak w tym momencie mi się po prostu zrobiło go... Szkoda, bo wiesz, początek konfliktu był taki, że wiesz, nie, ja ci nie dam walki, on mnie nienawidzi walki, yy, widzowie, yy, czy ja mam go wpuszczać do fejmu, yy, no gdzie ciot w fejmie, mm, może ja pójdę do Klauda. Wiesz że co chodzi, a skończyło się, że to on za mną bidny gania i cały czas gdzieś dostaje, wiesz, ryk po głowie, że jednak nie, no może kiedyś, mam nadzieję, że do tej walki dojdzie, no ale po prostu, no to, to sorry Filipek, kurwa, tak wyszło. Ale masz konflikt się od czego zaczął, akurat z Filipkiem? To... No ja go w ogóle lubiłem, na zasadzie takie, że Jagol ja go śledziłem i, i, i wydałem się takim fajnym chłopakiem i nawet bym powiedział, że kiedyś może nawet trochę takim jego fanem byłem, a Później się kiedyś przeglądam jakiś wywiad, jego oglądam i on nagle w wywiadzie, nie znając, mnie, mówi tak: No, Ferrari to miał kurwa, takich fałszywych ziomków, ten cios, może się z nim zadawać. Ja tak słucham, ja sobie myślę, ja mówię prywatnie, kurwa Medeuszowi, tyle pomogłem, on mi, mieliśmy przeżyć razem, wiesz, to, że. Coś nie jest w internet, nie znaczy, że tego nie ma. I mnie to wkurwiło, byłem najbardziej uważam lojalnym, wiernym przyjacielem, jakiego, jakiego miał, jakiego ma. To jest moje zdanie, który zawsze za nim kurwa murem szedł. A przychodzi jakaś, i ci wiesz, mówi takie rzeczy. I się wkurwiłem, i wtedy mówię, ja. No, jednak on jest taki sam jak wszyscy, ten Filipek. No i wtedy ja się niego odpaliłem, on na mnie i tak poszło. I się zaczęło, no ale on teraz jakby wrzuca ten filmik taki, co ty, że dałeś słowo, że tej walki wyjdziesz, wyjdziesz, no i generalnie jakby to używa, że jednak uciekłeś do innej federacji i znowu się jakby obsrałeś, nie? No wiesz o tym, że on mówi, że ten filmik się źle zestarzał, bo tam było, jest, jest no, między ale że nie ma tej federacji. A skąd, a skąd wiesz, że a poczekaj Tomek, a skąd wiesz, że z nim nie zawalczał, może bym zawalczył. Tomek, nie wiesz, nikt nie wie, co ja mam w Dzień głowie. Po dniu? A może? Nikt nie wie, co ja mam w głowie. Nikt nie wie, co ja mam w głowie. I nikt nie wie, co ja mam w głowie. No tak, ale mi Lepicki, program Trzepicki. No, znowu Rose trochę był twój. Jak on siedział z Neymanem po jednej stronie, to wtedy na konfie, nie program, nie? A mhm. oni we dwóch i się we dwóch na ciebie rzucili, to on bardzo tak tak strasznie mocno ci cisnął, aż się dziwiłem, jak nie on. I konflikt tak też jest. jest taki, jakby szczery, nie? Tak, no ja powiem ci naprawdę. Wiesz, co? Tyle mi jest go bardzo. Bardzo szkoda, bo mówię, cały czas widzisz takie z tyłu głowy, że. Ja kiedyś lubiłem w ogóle okazał się śmieciem i. On, mi, on był mi potrzebny po to, żebym mógł wygrać z takim ulubieńcem widzów, żebym mógł komuś skopać dubsko w mojej wadze i to w stójce, nie generalnie. E, na konfie. Właśnie uważam, że on był taki przygaszony. On chyba to nie jest mój. Mnie jest go szkoda obrażeń, bo on siedzi taki bidny, patrzy tymi oczkami, ja tak nawet nie wiem sam z nim robić, tak bałbym, bałbym się walczyć. Ja bym złapał, wiesz, walcząc z dużymi chłopami, ja bym, kurwa, jak lalkę, ja bym go wziął z klatki i go wyrzucił. Wiesz, to chłopak, który waży na parę kilo, jak ja walczę z chłopami ponad 100 kilo... Ale też byś musiał pewnie zejść do 77, siedem nie? Z nim walcząc, czy jak wy mieliście? Musiał zejść do 70. No, no to już by, wiesz, nie była taka różnica, No nie? ale ja cały czas się ostrzyję w wagach 80 kg, to dla mnie zejść te 3 kg w to czy w to nie ma znaczenia. No mówisz, że o 70, no to 70, ale wiesz co, no, Filipek jednak ma dobry rekord, on jednak się parę razy bardzo dobrze pokazał. No kurwa co, z, z Darolwem i Fabiańskim. No super. Naprawdę. Naprawdę, no rekord zajebisty. Na takich, to tak jak ja bym teraz ci powiedział, słuchaj Tomek, wiesz, ja mam rekord 10.0 wygrałem. No ale z kim wygrałem? No kurwa olejnik, Łacik, e, nie 10 wiem, razy chyba, kto tam jeszcze, wiesz? Ja mogę powiedzieć, wygrałem, że wiesz, no, że nie, czy, czy z kim, wiesz, z kim ja walczyłem, z kim walczył też Flipek. no. A z jakiej wygranej jesteś najbardziej dumny? Jak uważasz, że się najlepiej pokazałeś właśnie wtedy z młodym Magikalem? Uważam, że najlepiej z młodym magikalem. Bo wtedy pokazałem, takie taka moja przemiana, nie, że wiesz, wszyscy cię skreślili, kurwa, wychodzisz, buwy. Ty wychodzisz po prostu. Nie? Tam nie było w ogóle cienia, szansy, żeby. On nie miał nic do powiedzenia, nie? No i druga wygrana z już Juźwiatka. Ja aczkolwiek powiedzieć... jak mnie zawiódł, bo będę ci na Uj, tego kurwa wyszedł i stał jak. Ja chciałem się bić wtedy. Ja miałem ty coś weszło mi w łeb takiego, idę się napierdalać nie? a on stoi się na mnie, patrzy, ja garda w dół. Tak patrzę na te oczka, widzę, mówię, no rusz w, w głowie mówię, no rusz końców we mnie. A on... Dziwny typ w ogóle, uważam, go rozjebał drugi raz nawet w stójce. Kto teraz, jakie masz plany, oprócz tej walki jest ktoś już I z kim byś najbardziej chciał? Ja bym chciał najbardziej rewanż z żył w stójce eee, Filipek stójka. I kurwa powiem ci, że chciałem z tym Marceoniem w końcu wyzwać, chciałem się z nim na konferencji face to face, jako wrogowie, i móc z nim porozmawiać. Bo wiesz, on tak naprawdę cały czas dostaje rywali, którzy siedzą jak się na niego patrzą. A jestem taką osobą, że ja z nim pójdę w tą gadkę. Ja z nim pójdę w tą gadkę, kurwa na argumenty, i mogę się z nim wjechać, wyzywać. Uważam, że ludzie też by tego chcieli. Uważam, że ta walka by oddała. Raz, że jako walka, dwa jako konferencję. No zależy też na którego marcenia byśmy akurat sobie trafili, bo on wiesz raz. Na przykład nie, nie ma co gadać, że nie walce się nieźle pokazał, ale znowu czasami właśnie odklepie, także nie wiadomo na którego marcenia byśmy ja trafili. Uważ... Nie, ale to nie ma znaczenia, bo uważam, że jest kilka poziomów, jeżeli chodzi o walki, dużo wyżej od tak myślisz? No Pewnie, ja to wiem. Ja nawet wiem, że nawet bym z... walki w MMA nie to nie byłoby w ogóle dla widza, sen... to bez sensu bym stójka. Ale ty się właśnie czujesz? Gdzie? Ja oczywiście, że MMA, że parter. Tak? Tak, ale ja też chcę ludziom w końcu pokazać, że mam dobrą stóję. No napierdalam cały czas teraz stójkę. Uważam, że mam ją naprawdę bardzo dobrą na ten moment. Uważam, że nawet zaczyna dorównywać parterowi, a parter mam moc. A teraz macie w, w, w czym? MMA, w MMA? W MMA? No, dlatego Denis, jeżeli... Marco nie. Ku... Tylko jeżeli masz. Jeden, K1... to jeszcze bywa was wiesz nie. Nie dystans. nie, w K1, w K1 go... byłoby ciężko, ale w MMA on jest. Do... 180 kilo jak w ciebie wpadnie, to ty, nieważne kim byś był, no kurwa, naprawdę, wiesz. No tak, no bo to jeden wysadczy go gdzieś tam zajmie, a drugi mu w nogi wiedzie i jest, Później, że tak. i jest, jest po prostu... No, no nie wszystko. wiem, Denis rusza załóżmy na mnie, Marcin od razu w niego się wpierdala. On rusza na Marcina, od razu ja... Tylko widzisz, weź zaufaj Marcionowi, że on się nie? Albo że Marcin ci nagle nie, nie zmrozi, go, nie stanie być, wiesz... ja Narazem się w tak dziwnej sytuacji, która jest za 6 dni, że sam jeszcze nie wiem, co się wydarzy. Mocne. No dobra, no to co, życzę ci, żeby, żeby się wszystko poukładało, życzę ci, żeby to, co szaman powiedział, e, się spełniło. Kurwa, to mega ciekawa walka, jeszcze w MMA to ci powiem, że ja... I powiem ci, że też w ogóle ciekawa historia, sytuacja ostatnio miała miejsce. E, tak jak szaman z szamanem, mamy kontakt, e, on też teraz w ogóle powiedział mi coś takiego, że przyjdzie... Przyjdzie moment, w którym sam zobaczysz, co jest dla ciebie najlepsze i sam wybierzesz drogę mm -hmm. i nie uwierzysz, ile ostatnio z Danielem Magikalem, z moją kobietą, właśnie e, tam z, 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 z jego kobietą, z Moniką, i Idę idziemy e, starym miastem w Warszawie, nie idę i przyszedłem obok kościoła, nie? Zatrzymałem się, spojrzałem na ten kościół, Ja powiedziałem, ja tam muszę wejść, nie? I słuchaj, i mówię, do, wiesz, Sandry, mówię Sandy, nie wiem, w mi się ze mnie, ale ja, mówię, ja czuję patrzę, że może tam wejść. I ja tam wszedłem, słuchaj, pomodliłem się. Ja nie miałem ochoty stamtąd wychodzić. Czułem się tam świetnie. I były, wiesz co, przed ołtarzem. Takie... Nie, posłuchaj, były przed ołtarzem takie, wiesz, co, trzy... że świeczkę tam możesz wziąć zapalić świeczkę, mm -hmm. nie? Ja tam zapaliłem tą świeczkę, no, nie wiem, z godziny czasu spędziłem w tym kościele, słuchaj. Wyszedłem stamtąd i ja dzwonię do Szamana, wiesz, i mówię ty. Słuchaj, ja nie, nie wiem, czy to o to chodziło, on się tak, wiesz, uśmiechał przez telefon i tak powiedział, że sam obierzesz drogę i będziesz wiedział, co jest dla ciebie najlepsze. Ty, i wiesz, że od tamtego momentu, tak, nie piję, kurwa, ogarnąłem... Czyli to było 5 dni temu. Tak, zmieniłem, wiesz, całkowicie zmieniłem jakby swoje, swój punkt widzenia, nie? Chodzi mi o życie, nie, nie o friki, bo... To, to, bardzo to, bardzo nie, to się nie zmienia, bardzo bardzo się. ale tutaj, e, wiesz, zaczynam chodzić do kościoła, nawracam się, zmieniam e, i też Was zachęcam, mówię, módlcie się, wierzcie w Boga, On Was poprowadzi, nie? Jesteś to dajesz taki statement. Ostatnio ten szaman, teraz, teraz Bóg, fajnie. A Ale wiesz, szaman to... jest, a wiesz, co jest najlepsze? A wiesz, co jest najlepsze? Że cały czas mi się wydawało, że szaman właśnie to jest ten człowiek od tej drugiej strony. Bo zawsze ludzie mówią, że o, wróżki to szatana i w ogóle wiesz. Ja takie, on mi nigdy nie mówił, po której jest stronie. A mi się właśnie wydawało, że to jest to jest człowiek, to jest taki anioł stróż, ten szaman, który przyszedł z góry właśnie do mnie i on po prostu przy mnie jest, jest fizyczną osobą. I, I że on będzie prowadził mnie przez to życie i, 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 i pomoże mi obrać ten taki punkt, właśnie, że ja w końcu sam zrozumiem, w którą stronę chcę iść. Widzę, zaraz jest kościół, modlimy się. E, jakby... Ale słuchaj, to jest było kurwa pięć dni temu, to ile razy ty byłeś od tamtej pory w tym kościele? Ty nie, 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 no, raz. Przy świętej nie byłem. Nie, byłem raz, ale chodzi mi o to, że co ja mam teraz w głowie, nie? że wiesz, teraz będzie niedziela. Pięć wiesz... dnia, a tu było w niedzielę. Tak, okej. Okay. Że wiesz. Że, tak, że, że wiesz e... Czyli idziesz jutro do kościoła. Jutro też jest niedziela. Nie, sobota jest. Jutro jest sobota, tak. tak jutrze, idę, 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 w, idę w niedzielę, tak. No. Okej. Okay. Mocne. Ja jeszcze zapomniałem y, spytać, bo Wymarzony Przeciwnik, a z Najmanem będzie trylogia, czy już? Czy już Powiem nie ma ci sensu? tak. Wczoraj, jeszcze do wczoraj mówiłem tak, kurwa, nie chcę tego tej gruby widzieć. I dalej. Widać, że się, się zmieniłeś. Nie, zmie, nie zmienia się. To się nie zmienia, ale kurwa. Jeżeli miałbym chociaż raz na zawsze zamknąć mu tą tłustą, głupią, pustą mordę. I jeżeli miałoby się to stać, to chciałbym już wzi wziąłbym tą walkę. Tylko boks. Małe rękawice, kurwa. Czego box? box, no bo kurwa Aha, że żeby... znowu tą kulkę wywrócę, będzie leżał o tak rączkami machał i powie, że znowu jakieś dziwne. Nie, idziemy... P się, box, ma rękawice, no limit p po prostu dół. I już zamkł. I później po tej walce zakaz wypowiadania się on na mój temat, ja na jego kurwa, żeby po prostu wierzę, co chodzi zamknąć raz na zawsze ten temat. A jeszcze a propos Twojej przemiany chrześcijańsko-katolickiej. Szanuję jak najbardziej, niech każdy czyni dobro i w ogóle, ale powiedziałeś już w tej rozmowie, że jakby najman leżał, to byś mu nie pomógł, tylko naszczał do mordy. I to tak troszeczkę no tak. się nie ma, jak z Biblią i z Bogiem, to jest jednak bliźni Twój. Ale to nie ma, nie ma znaczenia, ja mówię całkowicie o innych rzeczach. No, no nie, w no wierze masz ja nie, pomóc nie. każdemu człowiekowi, nawet jak ale jest ja... zły i w ogóle. Ale posłuchaj. Ja z Bogiem rozmawiam, rozmawiam z szamanem. Nie, żeby jebać najmana, bo? Nie, nie, chodzi, chodzę, chodzę do kościoła, jestem na etapie, w którym, tak jak ci mówię, y, modlę się, rozmawiam z Bogiem, rozmawiam gdzieś tam z moim Szamanem i tak dalej. I to nie jest do końca tak, że to, co... Y, ja nie, będę, nie jestem człowiekiem idealnym, ja nim nie będę. Ja mam swój rozum, swoje podejście z wieloma. Ja dopiero się jakby dopiero przychodzę przychodzę do taką analizę tego wszystkiego, tak? Ja jeszcze popełnię w chuj błędów, jeszcze wiele razy się na murdę i tak dalej. Y, ale to nie zmienia faktu, że ja mogę wiesz, wierzyć w to, co wierzę i, i tym się kierować swoją wiarą. No ja tak, mogę mieć swój punkt ty, widzenia. W ja tym. wiem, że to, wiesz, błąd to jest podczas emocji, jak się wkurwisz, no to możesz coś zrobić i tak dalej, ale ty jakby świadomie mm, mówisz, że, że jakby było potrzebował mnie pomoga to się mega kuci jakby z tą, z tą wiarą chrześcijańską. Czyli na razie póki co, jest więcej w tobie nienawiści do Najmana niż wiary, jakby na to wygląda, póki hmm. co. Nie do końca. Ja tak jak powiedziałem, na ten moment przyszedłem do kościoła, przeszedłem jakoś, czy przyszedłem przemianę, czy nie, to nie mi oceniać. Jestem na etapie, w którym się gdzieś tam i teraz modlę, wiesz, pobrałem aplikację, nie piję, y, jestem trzeźwy, chcę się, chcę się tego trzymać, dla każdego wiara jest czym innym, wiesz, dla mnie wiara, ja nie jestem księdzem i nie będę chodził z, z tacą, kurwa, i żebrał o pieniądze, tylko ja jestem człowiekiem, który kieruje się swoimi zasadami, ale wierzę w Boga, tak, mogę sobie, nie wiem, siąść, wypić, załóżmy... W cudzysłowie, siądzisz pójść drinka, zapalić fajkę e, i na przykład e, pójść do kościoła i na przykład powiedzieć, tak, ja się kieruję zasadami, bo chodzę do kościoła. Ja... I drink, picie i palenie nie, nie jest Ale ja ci, mówię, ja ci mówię, wiesz, tak, że. Ale, ale nie, 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 nie dobra, inaczej. do. Nie, nie jest nie, dobra, wielkim, no. Dobrze, nie, to inaczej. Kochaj bzikiego jak się no, nie, samego. No, jak nie rozumiem, nie, ja źle powiedziałem, ja źle sformułowałem to, o co mi chodzi. Mhm. Mhm. Mogę na przykład sobie siedzieć, chodzić do kościoła, ale nie wierzyć. A mogę na przykład nie chodzić, tylko i wierzyć. Tak samo jest okay. tutaj. Ja mogę, jeżeli chodzi o wiarę, ja mogę wierzyć, ale nie do końca muszę się stosować do wszystkiego. No chyba wie, że chodzi o to, żeby się stosować, przynajmniej no, próbować. No, nie, ja trochę inaczej to postrzegam wszystko. Każdy postrzega, jak może. Wszystkiego dobrego, Adrianie, i życzę Ci wytrwania. Wiara wiarą, bo to dopiero 5 dni, zobaczymy, jeszcze może się zmieni, ale na pewno wytrwania z, na i z wojną, bo to jest mega ważne. Uważam, że w naszym świecie dużo a ludzi mi, ma z tym problemów. A, -a. a jak u ciebie, Tomku, jest? Z czym? Z nałogami? Pracuj nad tym, bo warto. Nie, ale... Teraz poważnie, jest coś Bo tak ja, ja sobie zdaję sprawę, że, że powinienem mniej no, chodzić też do, do, z jest... Ja się nie upijam, bo ja nie lubię stanu być pijanym, ale po prostu praktycznie codziennie ten alkohol gdzieś jest. I to uważam, że też jest niedobrze, że, że wtedy człowiek jest troszeczkę przymulony i tak dalej. Że lepiej, jakby tego alkoholu w ogóle nie było. Ja jestem tego świadomy, tylko od świadomości jeszcze trzeba przejść w czyny. Uważam, że Powinienem, może też aplikację ściągnąć. Pomaga, ja mam, naprawdę. I am sober się nazywa, fajna Jak? apka. I am sober, jestem trzeźwy, fajna tak? apka w ogóle. No No i co tam wpisujesz, że tego? To, to Wpisuję. sobie mogę liczyć, kurwa, w kalendarzu. Nie, no tak, ale wiesz, jednak ma, ma, ja, mam, ja mam coś takiego ustawionego, że codziennie o 10 rano i o godzinie 20 wyskakuje mi komunikat, przypomina o mi o tym, dlaczego jestem trzeźwy, dlaczego podjąłem Aha, taką decyzję. Okay. Zajebista apka, serio. Aha, motywuje. Ta, no. Tak, po polsku. O. To powinna się na z tym czeźwy, a nie I am coś. Nie? No nie, I am sober, ale masz jakby tam am wszystko sorry. po I am sober, ale masz w niej wszystko po polsku, nie? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, wytrwaj w tym, bo uważam, że po prostu chodzi mi o to, że w naszym świecie, ja nie jestem też wyjątkiem, za dużo jest tego, tych nałogów i kończy się to najczęściej źle, więc życzę ci w tym wytrwałości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, za Tomku, pozdrawiam Ciebie i Twoich widzów. Trzymajcie się. Dawaj, młodo. Dzięki. Dzięki. Cześć, nastka. Cześć. Nie stresuj się. Słuchaj, przyjechałaś tutaj z Adrianem, bo razem trenujecie, a tutaj chciałem z Tobą porozmawiać, przynajmniej się zapytać chwilę, bo wiem, że się stresujesz, nie będę Cię męczył długo, bo Ty przede wszystkim chciałem Ci pogratulować. Zostałaś brązową medalistką. Tak, bardzo dziękuję. Medalistką czego? Medalistką mistrzostw świata junior. Tak, thai. w Thailandii. W Tajlandii? W Tajlandii, tak. I Bang właśnie Goku. o ten wyjazd... O ten medal cię chciałem zapytać, bo tutaj mi wcześniej powiedziano, że warto było poruszyć ten temat i to jest naprawdę ważny temat, że ty musiałaś szukać sama pieniążków i robić coś tam, korzystać z pomocy fundacji i bardzo się starać i spinać, żeby w ogóle ten wyjazd doszedł do skutku, tak? Tak, tak. To było bardzo ciężko to tak zrobić, żeby ja pojechałam. Pojechałam jako neutralna, że nikt nie wiedział skąd ja jestem, bo z Ukrainy mnie nie chcieli brać, bo tam jest wojna. Mhm. A z Polski nie mogłam, bo też nie mam yy, obywatelstwa. Tak. A ty wyjechałaś jak dawno? Uciekłaś przed wojną? U, tak, bo Już jak uciekłem, była wojna, tak, okay. jak A gdzie byłem. mieszkałaś w tej W Zaporozie. Byłem w Zaporozie. <laughs> tak, jak byłem, byłem skąd to byłem? To jest niedaleko Złotego Rogu? No, no tak. nie No, no, no. No. E, no i uciekłaś przed wojną, jesteś tutaj w Polsce i na ten wyjazd, bo normalnie jakby nie było wojny. To normalnie byś się starała i by reprezentowała Ukrainę, tak? No tak, tak. A w tym momencie to nie chodzi o to, że nie wolno, nie, nie mogą już startować z Ukrainy sportowiec, tylko po prostu nie ma na to funduszy, nie ma na to pieniędzy, tak? Nikt nie chce dać. A tutaj w Polsce zwracałaś się szukać co oni nie mogą ci dofinansować, bo ty nie jesteś z tego kraju? No, bo nie to, że nie chcieli mnie no, że sponsorować, tylko że nie jestem z tym kraju, tym. No. Nie, nie urodziłaś tak, się jako młoda. Tak, tak. No. Jak się udało ci. Ty jesteś w ogóle bardzo młoda. Ile masz lat? 14. A jak długo trenujesz? 3 lata. 3 lata. Okej, okay, a powiedz mi, jak Ci się udało, jak, co musiałaś zrobić, jak się starać, no bo to jednak jest kosztowny wyjazd, pojechać za swoje pieniążki, czy jak to się stało? Nie, na sponsoru był Orlen, bardzo mhm. dziękuję tym Orlenu, że on mnie zasponsorował i bardzo dziękuję Alanu, który tam też coś pomógł. Komu? Alanu z kubu, okay. też pomógł okay, nam okay. to załatwić. A kto się jakby zwrócił w Twoim imieniu? Ktoś Ci właśnie pomógł załatwiać to, tą dotację z tego Orlenu? Ktoś się to zainteresował? Ten Alan, tak? Czy to... Tak, Alan, Dmitry, Karty, mój trener. On to załatwiał, próbował co wszystko. Było ciężko, ale coś tam załatwiliśmy i dali te pieniążki. Okej, okay. i to pokryło Ci cały wyjazd? Już nie musiałaś sama dopłacać w ogóle? Pokryło cały wyjazd, to tam też wszystko nam nie dali, ale chociaż coś, żeby na ten wyjazd, że coś tam... Dobra, ja cię też nie męczę, bo ty się stresujesz, tylko ja chciałem tutaj przekaz teraz kamera na mnie, że tu przed chwilą był taki jeden czarny. I my dostajemy my, jako my Friki, tak potężne pieniądze za darcie mordy na siebie, a ja w tym ringu nie pokazujemy, a dziewczynka naprawdę ambitna. Młoda i pokazała wszystkim, że mimo tego, że nie miała pieniędzy, musiała sama o nie walczyć, zdobyła trzecie miejsce na świecie, tak by to na świata. Trzecie miejsce na świecie brązowy medal, który dumnie ma teraz na szyi. I gdyby nie to, że ktoś by dał pieniądze, to byś nie dała rady sama z siebie pomóc. Więc trzeba się starać i może by tak. I słuchajcie, wszyscy się ludzie <laughs> Tylko nie nawracaj. Nie, słuchajcie, powiem wam taką ciekawostkę. Siadaj koni. Ja byłem w ogóle pod wrażeniem, bo tak. Musiał, nie? Musiał. Tak chciałem chwilkę dla dziewczynki. Musiał. Atencjusz. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Daj mikrofon do siebie. Wiecie, co jest przykre? Ja przyjechałem rano na trening. Patrzę, wiesz, zaspany, zanim wstałem, mówię, kurwa, Jezu, znowu. Nie klnij przy dziecku. Kurczę, znowu mówię, nie chcę mi się, przyjeżdżam, a ona tak, zawinięta w kot przy worku bokserskim leży. Ja tak patrzę, trener, co ona robi? Wagę. Ona wstaje... Napierdziela, bum, 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 w koc leży. Ja tak patrzę, trenerze, że tak można, tak się robi. Słuchaj, ja wychodzę z treningu, nie, wymęczony, a ta dalej jak robot, nie, mija kilka godzin, ja przyjeżdżam na drugi trening, ona dalej to samo, nie. Wiesz, o co chodzi? To jest I mega przykre. Nie. Ale nie, ale wiesz, co to jest mega przykre, nie? Że wiesz, my mega naprawdę przykre, Mega przykre i powiem ci, że. Ale ty wagę. robiłeś już jeszcze ten mikro. Wagę? <grym> to, tak. To do powiedzieć. ilu to jest waga? Do 10 ważyłeś już 12. Z kości nie, na 8. No, z na 8. <grym> ile, ile, jaki był limit wagowy? 48. To ile musiałeś zbić, ile <grym> ważyłaś? Tak, ważyłam 51, tak. Okej, okej. Okay, okay. Nie no, to jest przykre i tak naprawdę serio bez żartów, że sam przyznasz że my dostajemy chore pieniądze, a to nie chodzi, żeby nam odjąć, nie, nie. Ale żeby tam też jakieś szły i tu jest taka kuriozalna sytuacja, że widzisz, że no wiadomo, że Ukraina raczej nie da na sport, no bo ma inne potrzeby, okej, okay, no to to rozumiemy. A z drugiej strony że mieszka o tą... w Polsce, to mógłby ktoś się zainteresować i gdzieś tam dać, bo... Przede wszystkim o tą młodzież chodzi, wiesz, bo jeszcze tak jak, wiesz, stare koniec sobie dadzą radę, ale już tak jak młode osoby, ambitne, wiesz, nie każdy ma pieniądze na to, żeby iść inwestować w ten rozwój i teraz zobacz, młoda dziewczyna, 14 lat, tak? tak. Która naprawdę ma ambicje i ona leje się, jak, wiesz, jak chłop. Najmana by, najmana Nie, no najmana, ja uważam, że ona naprawdę dużą część frików to mhm. by przekopała, nie? Ja czasem tak patrzę na nią, mówię, ja pierdziele, nie? Petarda. I chodzi, wiesz, o to, żeby właśnie takie młode osoby miały możliwość rozwoju, bo już Ja później, uważam, że to państwo polskie powinno po prostu zrobić, że, wiesz... Bo no, no, jest tu potencjał. No jedzie dziewczyna, zajmuje trzecie miejsce na mistrzostwach świata i to nie jakiejś tam podwórkowej federacji, tylko największej federacji, jeżeli chodzi, wiesz, o Muay Thai, o takie mistrzostwa się młodzieży, nie? Dla mnie to jest, nie? Niesamowite. Znasz Piotra Pająka, Podróże Wojownika? On się w Muay Thai bije. Hmm, nie znasz. Bo, chyba nie Musisz się zainteresować. Trzeba mu powiedzieć, żeby. Bo on w Tajlandii mieszka i mógłby on pomóc. Dobra, y, y, mówię, nie będę cię stresował, tylko głupia taka wasza sytuacja, że jedno państwa nie może, a drugie jeszcze nie chce i powinien ktoś się pochylić, bo po prostu jakby ten Orlen jakby nie wysiłki, to by nie miała zacząć wczynka pojechać, a jak widać było po to z była z dobrodzowy metal. Nie męczę ci, życzę Ci dużo sukcesów. Dziękuję bardzo.